Dobry wieczór, witamy wszystkich, czyli na razie nikogo. Czy no, nagra, Twitch mi nagra, nie? Tylko czekam na 19. A, jasne. Matsunoki na czacie napisała nikogo. No mi pokazywało zero, więc wydawało mi się, że nikogo. Zaraz się okaże, że 10 osób nas ogląda. Nie. I podsumowałeś te 10 osób nikogo. Hashtag nikogo. Wrócił. No dobrze, no to cześć z tej strony Żuraw.pl. Witam wszystkich serdecznie na streamie z RP-szków. Dzisiaj gramy w Zew Cthulhu, dzisiaj gramy w Tajemnice Czarnego Sarkofagu, przygodę pochodzącą ze startera do Masek Nyarlathotepa, czyli kampanii, jednej z dwóch wielkich kampanii do Zewu Cthulhu, znanych na całym świecie. Ale jest to polska przygoda do polskiego startera, która jest jakby, dzieje się przed wydarzeniami z krakowskiej Enigmy, którą graliśmy z częścią moich graczy tutejszych wcześniej, więc trochę niechronologicznie, ale nic nie szkodzi. Dzisiaj rozgrywamy sobie Tajemnicę Czarnego Sarkofagu i ze mną są moi dzisiejsi gracze i po raz pierwszy na kanale Żuraw.pl, przynajmniej w osobie gracza, występuje Zaraza. Tak. Później jest Jassamet, cosplayerka z Jassamet Zone i reprezentantka kanału Zębatka. Dzień dobry. Później jest Michał Ksaszers, który jest już stałym graczem w większości sesji na moim kanale. Asiema. I Bleddyn, który występował jak na razie na sesjach Earthdowna czwartej edycji. Cześć. No i dobrze. Nasza dzisiejsza historia rozpoczyna się w 1919 roku w kwietniu. 10 kwietnia 1919 roku w Peru. Znajdujecie się jako ekspedycja archeologiczna, która towarzyszy polskim inżynierom budującym jedną z odnóg olbrzymiej kolei transandyjskiej, budującej tą odnogę z miejscowości Huancayo do miejscowości Huancavelica. Waszym zadaniem jest sprawdzać, czy w trakcie prac konstrukcyjnych na tym odcinku, jeżeli natraficie na jakieś odkopane spod trasy tego kładzenia torów zabytki, jakieś świątynie bądź jakiegokolwiek innego rodzaju artefakty archeologiczne, macie sprawdzić, czy stanowią one dużą wartość historyczną, kulturową, czy warto je magazynować i przechowywać i potem odtransportować do Muzeum Narodowego w Limie, czy też są to mało wartościowe jakieś tam znaleziska, które można poświęcić w imię postępu cywilizacyjnego i rozwoju technologicznego tego rejonu świata. Kolej transandyjska jest to kolej, której Polacy mają bardzo duży udział, ponieważ jednym z głównych inżynierów projektujących sporą część odcinków kolei, która biegnie przez kilka krajów Ameryki Środkowej, znaczy Ameryki Południowej i w tym Peru, był niejaki Ernest Malinowski, który pod koniec XIX wieku ukończył budowę głównych odcinków tego przedsięwzięcia i połączył ze sobą Peru, Boliwię oraz kilka innych sąsiadujących ze sobą krajów linią kolejową. Ten odcinek, przy którego budowie asystujecie w jakiś sposób, ma usprawnić transport surowców z licznych kopalń w rejonie Huancaveliki właśnie do miejscowości Huancayo. Co ciekawe, początkowo tą linię kolejową mieli budować Anglicy, ale brak postępów w konstruowaniu umów handlowych na linii rządu Wielkiej Brytanii oraz rządu Limy sprawił, że Peruwieńczycy postanowili skorzystać ponownie z usług polskich specjalistów z racji na to, jak dużym poważaniem cieszył się właśnie wcześniej wspomniany Ernest Malinowski. Obecne prace ciągną się na najtrudniejszym dla tej części linii odcinku wiodącym z miejscowości La Mejorada do osady Jauli. 10 kwietnia 1919 roku do waszego głównego obozu całej tej raz ekspedycji archeologiczno-geologicznej oraz budowlańców i inżynierów tej odnogi linii transandyjskiej wracają minerzy, którzy wysadzali górskie odcinki pod dalszą część
torów z sensacyjną wiadomością, że 45 km od La Mejorady w jednym z górskich wąwozów odkryto przy wysadzaniu zboczy wejście do starej peruwiańskiej świątyni. W piątek następnego dnia, 11 kwietnia 1919 roku, wasza ekspedycja pod kierownictwem profesora Jarosława Jastrzębskiego na dwóch lekko zdezelowanych samochodach ciężarowych udaje się na miejsce wykopalisk. W skład waszej wyprawy, oprócz waszej szóstki w sumie, wchodzi także 10 robotników pochodzących z lokalnych przedstawicieli po prostu narodu peruwiańskiego. Macie do dyspozycji dwóch ochroniarzy oraz jednego myśliwego, jednego kucharza oraz tłumacza. A także poza tą całą grupką jest jeszcze dwóch rdzennych Indian z plemienia Aymarów, będących jakby protoplastami, się mówi, spadkobiercami dawnych plemion inkaskich zajmujących onegdaj te tereny jeszcze za czasów hiszpańskich konkwistadorów. Na pokładzie tych dwóch rozklekotanych ciężarówek weźcie ze sobą sprzęt i zapasy, które mają wam wystarczyć na 5 do 6 dni, ponieważ tyle kierownictwo budowy kolei dało wam do dyspozycji, zanim w miejsce tego wykopaliska zjawią się ciężkie maszyny, zjedzie się ciężki sprzęt i wszystkie elementy, które będą potrzebne do tego, żeby pociągnąć tory dalej w kierunku osady Jauli, tak jak to było planowane. Macie też do dyspozycji trochę dynamitu, kilka lasek, tak na wszelki wypadek, gdyby trzeba było dokonać jakichś miejscowych wysadzeń w celu dostania się do jakichś ważnych elementów tutejszego archeologicznego krajobrazu. I teraz stłoczeni na pace jednej z tych ciężarówek, siedząc właściwie w dwóch rzędach naprzeciwko siebie, obłożeni sprzętem, zapasami, owiewani przez szczeliny w brezencie, rześkim, górskim powietrzem na wysokości jakichś 3000 metrów nad poziomem morza, czyli dosyć takim rzadkim. Do oddychania nie musieliście się przez pewien czas przyzwyczajać, zanim wasze nizinne płuca przyzwyczaiły się do rozrzedzonego powietrza i innego ciśnienia. Siedzicie sobie na pace i macie okazję sobie ze sobą porozmawiać, ale także bym chciał, żebyście w paru zdaniach opisali, jakimi postaciami dzisiaj z tej ekspedycji gracie. I zaczniemy od zarazy. No więc ja gram panią Gertrudą Jastrzębską, która jest córką, jak rozumiem tutaj, szefa, przywódcy tej ekspedycji. Jest to młoda, 20-paroletnia kobieta, świeżo po studiach, z wykształcenia geolożka. Jakieś charakterystyczne cechy wyglądu? Nie, ma długie, jasne blond włosy, ubrana jest bardzo, nie jak dama, tylko jak ktoś, kto przyjechał na paliskowe, bardzo profesjonalnie, tył głowy na głowie kapelu. Dobrze, Kazimierzu? Kazimierz Macharzewski, dzień dobry. Asystent pana profesora Jastrzębskiego i bliski przyjaciel Gertrudy. Jestem tutaj, jako że paliska są dla nas bardzo ważne. Musimy oczywiście badać wszystko to, co stało się dawno, zanim ta wiedza przepadnie. Kaziu jest blondynem, niebieskookim blondynem, ubrany nie jak na wycieczkę, a definitywnie jakby jechał do pracy. Ma kamizelę, która ma przynajmniej 3 kieszenie, ma marynarkę, która ma jeszcze 4 kieszenie, dość dużo sprzętu. On generalnie jedzie na tej pace, prawdopodobnie jedna paczka z jednej strony, druga paczka z drugiej strony, trzecia paczka między kolanami, bo starszy pan Jastrzębski nie może się przemęczać, pani Gertruda też nie może się przemęczać, w związku z tym wszystko spadło na Kazia, który jedzie pod tymi paczuszkami, tylko wcisnął głowę w szczelinę, żeby mu powietrze przynajmniej wiało na twarz. Profesorze Jarosław Jastrzębski. Tak, więc profesor to już niemal 60-letni mężczyzna, elegancki. Po wyglądzie raczej łatwo rozpoznać, kto tutaj jakby dowodzi tą całą ekspedycją. Powiedz, właśnie, czy masz najdłuższego wąsa na pace? No nie wiem, bo zawsze może ci byli wojskowi lubią mieć takie sumiaste wąsy, to jeszcze wiesz. Jeszcze tutaj może wojskowy konkurować pewnie, jeżeli chodzi o wąsa. Ale właśnie tak, okularki, elegancki mężczyzna,
co dalej? Właśnie w bliskiej relacji jest ze swoim asystentem. Także tutaj jest jego córka Gertruda na tej ekspedycji. No i co więcej, no to zobaczymy w przeciągu historii, co wyjdzie. I Stanisławie. W tyłach paki siedzi Stanisław Wolpe. Jest to paroletni mężczyzna. Z sumiastym jak najbardziej wąsem, przystojny brunet. Z tym, że ten sumiasty wąs to jak dobrze poprzez ten czas skrywasz peczącą bliznę, która ciągnie się przez cały jego lewy policzek i kończy się na ustach, także jego delikatnie uśmiechając się do was, próbując tak uspokoić, że wszystko jest ok, on wszystkim on czuwa, to mimo wszystko jego lewa część twarzy w ogóle pozostaje niezruszona. Ubrany jest w znoszone już lekko mimo wszystko marynarkę i bryczesy. Zresztą na łokciach widać ślady przetarcia, aczkolwiek jego cały strój tak samo jakby jest nienaganny, jak przystało na weterana Wielkiej Wojny i Powstania Wielkopolskiego. Więc on tak sobie siedząc na tyłach paki, głównie spogląda prosto na drogę, która po prostu za wami gdzieś tam mija, lustrując okolice. A przy nodze podejrzewam, że gdzieś tam ma położone albo na kolanach, albo obok jakiś karabinek, albo strzelbę. Tak w razie czego, żeby chronić naszą ekspedycję. Taki sztucer bardziej myśliwski to masz też. Może wszystko jedno. Czy jakaś długa broń palna. Oprócz was, na pace tej ciężarówki znajdują się jeszcze dwie osoby, również z Polski. Są to hrabina Joanna Potocka. Kobieta już po 30, ale nadal bardzo dobrze, elegancko się ubierająca. Oczywiście zgodnie ze swoim szlacheckim stanem. Również do tego bardzo piękna i ewidentnie wiedząca o tym, że przyciąga męskie spojrzenia. Dlatego ubiera się tak, pomimo chłodów andyjskich tutaj i czasami gwałtownych zmian temperatur, że ewidentnie podkreśla wszystkie swoje walory. A znalazła się na tej wyprawie dlatego, że pomagała lokalnym organizacjom kościelnym i charytatywnym w zdobywaniu finansowania na budowy szkół, zwłaszcza w niewielkich osadach i wioskach, które znajdowały się przy trasie świeżo budowanej kolei. Dołączyła się do wyprawy jako z jednej strony sponsorka wyprawy, przynajmniej częściowo, a z drugiej strony jako osoba żywo zainteresowana jakby życiem archeologicznym i tym, co tutaj się wydobywa i co odkrywa w trakcie różnego rodzaju prac budowlanych przy tej kolei. A wraz z nią, jako przedstawiciel właśnie całej tej kompanii, która buduje kolej transandyjską, razem z wami jeszcze jedzie na pace inżynier Jan Kryn, który z ramienia właśnie kompanii ma dopilnować realizacji wszystkich tutaj planów budowy kolei i dopilnować tego, żeby w razie konieczności umieć się zastosować ciężkie maszyny i różnego rodzaju mechanizmy, które mogłyby pomóc przy, nie wiem, usuwaniu jakichś zawalisk i temu podobnych rzeczy. Jest też osobą, która zna się na używaniu dynamitu w odpowiedni sposób, tak żeby osiągnąć zamierzony cel takim kontrolowanym wybuchem, a nie tak po prostu wysadzać wszystko, co się tylko da. Dodatkowo osoba znająca się oczywiście na naukach ścisłych, matematyce, fizyce, różnych rzeczach związanych z inżynierią, więc w razie gdy jakichś problemów obozowych też służy oczywiście swoją inżynieryjną wiedzą. Na drugiej ciężarówce jadą wasi pracownicy z lokalsów, którzy zostali oddelegowani, zatrudnieni przez kompanię do tego, żeby pomagać przy pracach konstrukcyjnych i mozolnie, siedząc w trzęsących się budach, odczuwając każdy najdrobniejszy kamień, nierówność trasy, bardzo krętej po górskich serpentynach wiodących gdzieś tam głęboko w góry, jedziecie ku nieznanemu, jedziecie ku świeżemu wykopalisku, troszeczkę podekscytowani, przynajmniej ta część z was, która ma jakiś związek z naukami archeologicznymi i geologią, ciekawi tego, co też zastaniecie na miejscu i jak ważnych odkryć dokonacie, czy to będzie coś
istotnego, czy jedynie jakaś kolejna, niewiele znacząca, jakiś niewiele znaczący grobowiec, jakich bardzo dużo tutaj na trasie budowy kolei zostało do tej pory odkrytych i wiele z nich też później zasypanych, zawalonych. Po to tylko, oczywiście z przymknięciem oczu na niszczenie dorobku kulturowego Peru rządu w Limie, ale z drugiej strony z naciskiem na to, żeby jednak powoli tą cywilizację do tego ciągle w wielu miejscach dzikiego kraju wprowadzać. Na miejsce, te kilkadziesiąt kilometrów od Lamechorady, docieracie późnym wieczorem. Wasze obozowisko znajduje się w niewielkim skalnym wąwozie, gdzie zatrzymują się wasze ciężarówki i gdzie zaczynacie rozpakowywać swoje namioty. Do nocy powstaje takie prowizoryczne obozowisko, gdzie macie to wszystko rozplanowane tak, jak widzicie. Robotnicy krzątają się, uwijają przy rozstawianiu namiotów, przy rozstawianiu polowej kantyny, ściągają zapasy, pomagają wam ustawić namioty mieszkalne. Co robicie? No jeżeli chodzi o profesora, na pewno będzie rozdzielał pracę, pilnował tego, żeby odpowiednio ten obóz był rozłożony, żeby w odpowiednim miejscu właśnie sprzęty zostały wypakowane, badawcze, tak już konkretnie, już nie mówię o tych takich dla codziennego użytku, ale tych faktycznie badawczych, żeby to wylądowało w namiocie badawczym, który będzie odpowiednio zabezpieczony, żeby tego wszystkiego dopilnować. I myślę, że na początku głównie tym się będzie zajmował, żeby faktycznie tego doglądnąć, jak przystało na gospodarza. A reszta? Kazio się troszeczkę w książki zaplącze. Przede wszystkim ustali sobie co do, może nie co do metra, ale przynajmniej co do kilometra, w którym miejscu Peru teraz dokładnie się znajdujemy. Będzie tak błąkał się po książkach historycznych, archeologicznych, żeby ustalić przede wszystkim, które królestwa, to jest złe określenie, ale jacy władcy starożytnych Inków w tym miejscu mogli mieć wpływy. Co by przewidzieć mniej więcej, który grobowiec, jeśli to grobowiec, która świątynia, jeśli to świątynia, znajduje się obecnie na naszej drodze i czy przy okazji w tych rejonach działo się coś ważnego, na co trzeba będzie mieć szczególne patrzenie. Więc od razu ci powiem. Wizualnie to on się tak błąka po obozie, tą jedna książka pod pachą, druga książka akurat otwarta, jeszcze gdzieś mapę ma otworzoną, to chodzi z takim ołóweczkiem przytkniętym do ust, spojrzy tutaj, może być to, czy znotuje sobie coś, idzie dalej, tak duma sobie. To jest lista książek, która wasza wyprawa zabrała na miejsce. Czemu wzięliśmy książki o Polsce do wyprawy na Peru? Żeby uczyć pupylców o jedynym prawdziwym kraju, pięknym i wspaniałym, w imię ojczyzny. Znaczy, kufale ojczyzny, o. Oczywiście. Tak. Myślę, że na ten moment Kazio przede wszystkim będzie mieć otwartego Jacksona Eliasa, Sheldon Entlang, Der Sluices, żeby najlepiej badać Amerykę Południową w tym konkretnym zakresie. Okej. Okay. Przechadzając się po obozowisku, widzisz krzątających się tubylców, którzy spozierają na ciebie zaciekawieni, ale mimo tego, że zasadniczo macie już do czynienia ze sobą od jakiegoś czasu, to ciągle ci biali przyjezdni z drugiego końca globu są w jakiś sposób ciekawostką dla miejscowych ludzi, którzy z wami tutaj pracują. Są to prości ludzie, ubrani w lokalne jakieś tam stroje, może już nie tak bardzo dawne, kolorowe jak onegdaj, chociaż ci z plemienia Aymarów, tych dwóch, którzy bardziej trzymają się na uboczu, noszą jakby więcej ozdób sugerujących ciągle przynależność do konkretnego plemienia, ponieważ pozostali już raczej są bardziej nowomodnie poubierani i odróżnia ich tylko ciemniejsza karnacja skóry i kolorowe pledy, poncza, które noszą, przerzucone przez dosyć współczesne, proste koszule i proste
proste spodnie na szelkach. Ewidentnie Kaziu przechadzający się z książkami pod pachą po całym obozowisku z lekko zamyślonym spojrzeniem. Chyba jesteś powodem do lekkich podśmiechujek z ich strony, tak przynajmniej masz wrażenie, że gdzieś tam wędrują za tobą takie rozbawione spojrzenia, które obrali sobie ciebie, tak przynajmniej masz wrażenie, chodząc po tym obozie, już wcześniej w ogóle będąc w Peru od jakiegoś czasu masz takie wrażenie, że sobie obrali ciebie za taką ofiarę jakichś swoich wewnętrznych żartów, chociaż nigdy żaden przy tobie jakby nie ujawnił się z tym tak osobiście i bardzo in-face, ale tak ci się wydaje, że jak gdzieś tam mijasz jakieś grupki robotników i wyłapią cię wzrokiem, to potem wymieniają się jakimiś porozumiewawczymi spojrzeniami i coś tam bardzo, bardzo cicho i w swojej własnej tam gwarze zmienionego już bardzo mocno hiszpańskiego sprawiają, że wymieniają się jakimiś uwagami, tylko nie rozumiesz, ale wydaje ci się, że się z ciebie czasami podśmiechują. Ignoruję. Ja tutaj próbuję ustalić rzeczy, a niech oni się zajmą budowaniem obozowiska. Ktoś coś z was jeszcze robi? Znaczy nic specjalnego, raczej Stanisław pewnie przechadza się po obozie, ale też cały czas mając na oku, gdzie jest profesor i gdzie inżynier. Inżynier kręci się wraz z robotnikami i wydaje dyspozycję odnośnie tego, gdzie jaki namiot postawić. Gdzieś tam komuś podchodzi i poprawia. Ktoś tam poprawia na przykład, jak podpierać jakieś tyczki, których się te namioty wspierają, gdzie i jak składować odpowiednio skrzynię, żeby był do nich raz łatwy dostęp, a dwa, żeby miało to wszystko jakieś ręce i nogi. Widać, że facet już kilkukrotnie podobne obozy zapewne stawiał, bo dużą werwą i pewnością siebie organizuje te prace. No myślę, że mu towarzyszę i tam, gdzie trzeba, to mu pomagam. Ewentualnie wykonuje jakieś tam polecenia. Znowuż hrabina Potocka kręci się przede wszystkim w okolicach kantyny. Gdzieś tam coś tam, jakąś skrzyneczkę z jakąś żywnością, gdzieś tam czasami tu przeniesie, tam postawi, ale raczej wygląda bardziej na żywo zainteresowaną wszystkim, co się dookoła dzieje, tylko rzuca spojrzeniami, zagaduje, z kimś tam przystanie, wymieni kilka zdań. Ale bardziej tak, ewidentnie bardziej się tu czuje bardziej jako osoba do towarzystwa i umilania czasu niż jakiejś super ciężkiej pracy przy całym tutaj przygotowywaniu obozu. Gertruda, co Gertruda robi? No myślę, że Gertruda przede wszystkim odnajdzie swoje... Podejrzewam, że będzie ją dzielić z panią Potocką, bo myślę, że nie ma tyle namiotów, żeby każdy miał swój. No i chyba tak, tam się znajdzie swój namiot, rozpakuje się, zacznie się ogarniać, poprawić może fryzurę, może się przebrać, tego typu rzeczy. Tak, mijają wam godziny. Kazimierzu, rzuć mi na korzystanie z bibliotek. Nie, z pańskim życzeniem, niech ja tylko znajdę tą umiejkę. Normalne? Mhm. Bez problemu. Badając książki, a przede wszystkim przeglądając książkę Jacksona Eliasa, okazuje się, że jest to jakiś nowojorski pisarz, który... Badał książkę po niemiecku, okej. Okay. Znaczy nie, bo to jest wydanie niemieckie, natomiast to jest tłumaczenie z angielskiego na niemiecki, nie? Okej. A dlatego macie je po niemiecku, ponieważ jakby nie było Kraków, to dawna galicyjski zabór i tam język niemiecki był dosyć mocno... rozpowszechniony. Tak, ja. Oczywiście. Myślałam po prostu, że ona oryginalnie była wydana po niemiecku. Kontynuuj. Dokładnych informacji, w jakim rejonie Peru, poza mapami, jakie tutaj macie ze strony towarzystwa i tej kompanii, która buduje linię kolejową, to nie ma. Natomiast, co ciekawe, trafiłeś na bardzo ciekawe zapiski odnośnie lokalnego folkloru, gdzie pan Jackson Elias bardzo mocno rozpisuje się na temat lokalnych wierzeń i sporo miejsca poświęcił na jakby istotę, która nazywa się, która lokalnie nazywają Anchanchu, ewentualnie Yanchanchu, która jest demonem kopalń, jaskiń i istotą z gruntu złą, którą niekiedy można uwolnić ze swojego więzienia, ponieważ można ją więzić. I aby tego dokonać, trzeba odprawić pewien wielogodzinny rytuał i tam masz opisany cały przebieg wielogodzinnego rytuału,
gdzie jest coś o tańcach z maskami, w specjalnych maskach inkaskich, które mają odwzorowywać jakby twarz demona, ale muszą być przyozdobione porożami jeleni pampasowych. Do tego dużo złota lub ewentualnie innych drogocennych kruszców trzeba, żeby przebłagać tą istotę. I też krew jest potrzebna, trzeba oddać krwi, ponieważ istota Enchantu łaknie krwi żywych istot i ogólnie jest tam, że szczególnie właśnie plemiona Aimarów bardzo bały się tej istoty i że ponoć można ją uwięzić w bazaltowym więzieniu, ale nigdy nie wolno odpieczętowywać tegoż więzienia. Z tej ciekawości, nasi dwaj reprezentanci rdzennego plemienia, to dokładnie które to jest plemię? Aimarowie. Aimarowie, okej. Okay. W pewnym momencie, jak już wiadomo, czas mija, profesor jak już podoglądał, co miał podoglądać, to pewnie zainteresuje się tym, co Kazimierz robi, no bo zauważył, że wyciągnął jakieś tomiszcza, wyciągnął jakąś mapę, może w międzyczasie, jak już powstał badawczy ten namiot, to gdzieś tam zaczął się rozkładać, podejdzie i zacznie się dopytywać. I co tam, Kaziu? Coś ciekawego znalazłeś na temat? Kaziu, ty się akurat chyba bardziej przed namiotem badawczym rozłożył. Ewidentnie jego umysł tak pochłonęły badania, że nie dotarł do tego namiotu, tylko musiał się tu i teraz ulokować ze wszystkim. Mości, panie profesorze, tak, na pewno jestem w stanie stwierdzić, że jesteśmy gdzieś na tym rejonie obecnej tu puszczy, tak plus minus 2 kilometry, myślę. Błąkam się po zapiskach historycznych, które nam pozostały, które akurat zabraliśmy. I natknąłem się na dość intrygujący materiał, bardziej religijny, tudzież demonologiczny u Inków, że w lokalnym rejonie bierzemy w niejakiego Enchantu, który grasuje po kopalniach i różnych innych jaskiniach. Zastanawiam się, czy gdzieś jakieś wizerunki tegoż demona nie znajdziemy tutaj, gdyż jest wcześniej jakoś nie dane mi było o nim dość dobrze czytać. Wydaje mi się, że jest jeszcze nie do końca zbadaną istotą. Oj, nonsens, Kaziu, jak to tak? Demony i inne. Nie, ja zabawone. Nie mówię, że znajdziemy samego demona. Ja będę podejrzewam, że znajdziemy zapiski i malunki, które mają odstraszyć tegoż demona i samo to chciałbym badać. O, i tu już mówisz w moim języku, Kaziu, tu mówisz w moim języku. Myślę, że znajdziemy może tutaj coś ciekawego, może faktycznie przyniesie owoce ta nasza wyprawa. Odkryjemy coś przełomowego. Liczyłbym na to, panie profesorze, bo jak pan sam wie, przymierzam się w tym momencie do habilitacji, więc materiał do badań naukowych jest mi niezmiernie potrzebny, żeby jakkolwiek ten zasny tytuł zdobyć. No tak, tak, ale mówisz, że chciałbyś faktycznie tą habilitację tutaj pisać? Myślę o pisaniu już po powrocie do Polski, ale na podstawie badań, które tutaj przeprowadzimy, jeśli oczywiście znajdziemy tutaj coś niezwykłego. Miejmy nadzieję, że natrafiliśmy na tą żyłę złota. Ja również wznoszę za to toast i jutrzejsza wyprawa będzie na pewno bardzo emocjonująca. Tak, tak. No to powodzenia, Kaziu. Jeżeli będziesz coś jeszcze dzisiaj robił, to nie przepracowałeś. Panu też życzę odpoczynku. Mądry umysł musi dużo wypoczywać. Mądrego to warto czasem posłuchać. Natomiast kiedy tak profesor Jastrzębski rozmawiał sobie z Kazimierzem, to do namiotu, gdzie Gertruda rozkładała swoje manatki, weszła hrabina Potocka, która z uśmiechem na twarzy podchodzi do ciebie, Gertrudo, i mówi: o, może ci pomogę, będzie tutaj łatwiej nam tutaj wszystko przygotować. Powiedz mi, słodziutka, jak myślisz, trafiliśmy na coś ciekawego? Czy to kolejny nędzny grobowiec, w którym nie znajdziemy nawet złamanego złotego talerza, który można by było do tego muzeum odnieść? No cóż, pani hrabino, obawiam się, że to chyba pytanie bardziej do mojego ojca, ewentualnie do pana Kazimierza. Ja, widzi pani, jestem geolożką, ja bardziej interesuję się skałami, formacjami i tak dalej. Natomiast jestem pełen, myślę, że
Mogę to być coś niezwykłego. Większość grobowców znajduje się w innym zupełnie. To jest pierwsze tego typu znalezisko tutaj, więc myślę, że mogło być to coś nietypowego. Niebywałe. Czytałem ostatnio taką książkę. Było coś o właśnie o kulturze, o historii Inków, którzy tutaj ponoć żyli w czasach, kiedy hiszpańscy konkwistadorzy odkrywali Amerykę i ponoć zafascynowało mnie to, że mieli ponoć niebywale lekkomyślne podejście do złota. Ponoć nie cenili go jakoś znacząco, dla nich to był zwykły metal. Robili z niego ponoć jakieś ozdoby, ale nie przywiązywali do niego takiej wagi. W sumie to ich zgubiło. Czyż to nie pewna ironia? Cóż, wie pani, z czysto naukowego punktu widzenia złoto jest metalem dość bezużytecznym. Jest bardzo ciężkie, jest do tego bardzo miękkie. Nadaje się w zasadzie wyłącznie do produkcji ozdób i biżuterii. Myślę, że nie ma więc w tym nic dziwnego, że nie stanowiło ono dla nich wielkiej wartości. Dla takiego prymitywnego ludu zdecydowanie cenniejszy byłby żelazo. Ewentualnie. Wydaje mi się, że ma pani rację, ale to mam nadzieję, że coś ciekawego odkryjemy. Jestem taka podekscytowana tym otwarciem tego tajemniczego znaleziska. Och, ja też, z całą pewnością. W międzyczasie do Stanisława Wolpe podchodzi inżynier Kryn, staje tak koło ciebie, rozgląda się wkoło. Jak pan ocenia? Tak rozgląda się po tym wąwozie. To wszystko tak pod kątem kwestii bezpieczeństwa. Oceniam dobrze. Jesteśmy z dala od dżungli, więc jak tutaj dzikie zwierzęta nam nie będą zagrażać. Jak się przyglądałem tutaj tej skalnej ścianie, no to też nie wygląda, żeby jakieś osypisko miało się tutaj zrobić, więc jeżeli nikt nie wypadnie poza brzeg urwiska, to powinno być dobrze. Standardowo nieśmieszny żart wpada z ust Stanisława. Tak, mam nadzieję, że pogoda się nie popsuje i tak spojrzał w niebo, które w tej chwili mieni się szeregiem gwiazd i księżycem, który widzisz w tej chwili, że zbliża się powoli do swojej pełni, która nastąpi zapewne w ciągu najbliższych kilku dni. Chciałbym, jak on wspomniał o pogodzie i tak dalej, to faktycznie ja chciałbym tak spoglądając w niebo, mając na uwadze to, co było przez ostatnie te kilka dni, które czy tam duże, jak tu przebywamy w Peru, w związku z tym, że jesteśmy wysoko w górach, a jednak jednym z hobby po wojnie, po tym jak ojczyzna odzyskała niepodległość, to było wędrówki po górach Stanisława, więc chciałbym się zorientować, czy faktycznie w ciągu przynajmniej przez parę dni mamy szansę jednak, żeby pogoda w miarę była stabilna, czy raczej spodziewać się czegoś gorszego w najbliższym czasie? To rzuć mi na coś, tylko na co? Sztuka przetrwania góry. A, no to okej, no to rzucaj na sztukę przetrwania góry w takim razie. Normalny czy wyższy poziom? No nie, normalny. Normalny. A nic mi to nie, okej. Spoglądasz się w niebo, widzisz, na razie nie ma praktycznie na nim ani jednej chmurki. Gwiazdy sobie jaśnieją, księżyc też rozświetla blaskiem szczyty górskie. Bardzo urokliwy obrazek, nawet można by rzec, że lekko romantyczny, gdyby ktoś miał taką duszę, no ale ty nie należysz do takich osób akurat. Ale na twoje oko nie zanosi się tutaj na jakiekolwiek załamanie pogody, ale to są góry. Góry bywają nieprzewidywalne, ciężko powiedzieć. Powinniśmy być dobre, myślę, panie inżynierze. Tak, tak. Mam nadzieję, że się uwiniemy w ciągu tych kilku dni i prace ruszą z powrotem swoim torem, ponieważ tutaj pokazuje na część obozowiska, szczególnie tutaj ciężarówki i ta droga, która tutaj wjedzie, to jest droga, po której za niedługo zostaną położone podkłady kolejowe, a później pociągnięte na nich linia torów, ale jeszcze tego tutaj nie ma na razie, jest tylko takie usypiska, usypana, utwardzona droga. Mam nadzieję, że do tego czasu pogoda się nie pogorszy, ponieważ nie wszystko zostało tutaj dopięte na ostatni guzik i w razie gwałtownych burz, no, może być nieprzejezdne przez kilka
Przez kilka dni, ale chodźmy na kolację. Zgłodniałem, a pan? Jak zawsze. Trzeba napełniać żołądek, póki można. Tak przynajmniej zapamiętałem z czasów wojny jeszcze. Potem nie może nie być okazji. Trzeba jeść, póki można i nie omijać żadnego posiłku. Ma pan rację. Nadchodzi pora kolacji. Późnej, bo późnej. Wszyscy zmęczeni. Albo przynajmniej ci, co jakiś większy wysiłek wkładali w to, żeby ustawić obozowisko i doprowadzić je do stanu takiego, jakie powinno być. Widzicie, że w pewnym oddaleniu od was siedzą robotnicy, gdzieś tam przy ognisku w swoim gronie. Któryś z nich wyciągnął fletnie i gdzieś tam rozmawiając tam po ich niemu sobie grają jakieś melodie peruwiańskie, do tego prowadzą żywe rozmowy. Gdzieś tam chyba między sobą też rozprowadzają jakiś trunek, ponieważ jakieś tam kubeczki wędrują z rąk do rąk. Wy tam w kantynie pod zadaszeniem dużego namiotu siedzicie, kubki z parującą herbatą bądź ewentualnie doprawione jakimś mocniejszym akcentem. Panie Jastrzębski, odzywa się Jan Kryn. Jutro z samego rana będziemy dalej odkopywać wejście do tej świątyni. Chciałbym, żeby pan nam towarzyszył i ewentualnie pomógł ocenić skalę znaleziska. Naturalnie. Jak najszybciej musimy dostać się do środka. No, nie możemy pozwolić, żeby to znalezisko na nas czekało. Osobiście panu powiem, że zapewne nie będzie pan pałał do mnie jakąś sympatią za te słowa, ale będę szczery i powiem, że osobiście wolałbym, żeby tu jakiś kolejny lichy, nędzny grobowiec, który spokojnie można by było zawalić i pociągnąć linię kolejową dalej, bez większych problemów. Ale rozumiem, że pan jako człowiek nauki, a przede wszystkim badacz, historyk, archeolog, zapewne liczy na to, że będzie to jakieś kolejne sensacyjne odkrycie na miarę chociażby Machu Picchu, tak? Powiem panu, że niczego innego nie spodziewałem się po przedstawicielu kolejnictwa, ale tak, mam nadzieję, że trafiliśmy na istną żyłę złota. O, w przenośni. Nie chodzi nam tu o złoto, ale o złoto naukowe. Też profesorze, odzywa się hrabina Potocka. Gdyby się jakieś złoto trafiło, to myślę, że wszyscy tutaj byliby zadowoleni i no i Muzeum Narodowe w Limie na pewno też byłoby niezwykle zadowolone, a może nawet coś w ramach nagrody oberwałoby się i polskiej tutaj przedstawicielom archeologii. Może coś też do Krakowa mógłby pan ze sobą przywieźć, kto wie? Pani Gertrude, przepraszam, pani hrabino, ja rozumiem pani zapał i chęć do odkrywania nowych rzeczy, ale nie możemy tak po prostu zagrabić sobie dziedzictwa naukowego tych ziem. To nie przystoi wręcz. Ja wiem, że niektóre kraje w przeciągu swojej historii lubiały zasilać swoje muzea wieloma znaleziskami z nowych terenów, ale my nie będziemy tego robić. Z drugiej strony, panie profesorze, jeżeli nic nie zabierzemy, to nasze muzea krakowskie będą świecić pustkami. I cóż po dorobku archeologicznym w książkach, jeżeli my, jak Polska, nie będziemy mogli się pochwalić tym, iż nasze muzea są bogate i można z nich wiele wyciągnąć wiedzy. Żeby nie sięgać daleko, panie profesorze, byłam nie raz i nie dwa w naszym Muzeum Narodowym w Warszawie i uważam, że tamtejsi pracownicy nie zgodziliby się absolutnie z panem profesorem co do tego, że nic z tych odkryć, które tutaj ewentualnie nastąpią, nie mogłoby trafić na nasze polskie ziemie i do naszych polskich zbiorów. Absolutnie. W końcu to jest jakby osiągnięcie nas, polskich naukowców, tutaj zgromadzonych. My to osiągnięcie udokumentujemy, upublicznimy, ogłosimy światu. I będziemy się cieszyć, że świat w końcu pozna prawdę i nową porcję historii, jaka została zakopana w odmętach tych ziem. Nie musimy tego wieść do siebie. To są artefakty zamierzchłych czasów tych ziem i do tych ziem one należą. Podziwiam ideologiczną postawę, panie profesorze, ale absolutnie się z nią nie zgadzam. Gdybyśmy się wszyscy we wszystkim zgadzali, to nie byłoby sporów na świecie. Tak? To by przeczyło naszej ludzkiej naturze. Co racja, to racja, ale nie czas na spory.
Jesteśmy wszyscy zmęczeni. No tutaj stanęła z kubkiem owinięta w jakiś koc ciepły i szal. Stanęła w drzwiach do namiotu. Andyjskie niebo, takie piękne. Przyznam szczerze, że dawno nie widziałem takich pięknych widoków. Nawet nad naszą rodzinną ziemią nigdy niebo nie było tak przejrzyste. W końcu tutaj jeszcze cywilizacja nie dotarła i miasta jeszcze nie świecą, pani hrabino. Myślę, że Kazio wziął kubeczek ze sobą i podążył za kobietą. Więc stajesz koło hrabiny Potockiej i razem z nią wpatrujecie się w rozgwieżdżone niebo i księżyc, który powoli zbliża się do swojej pełni. Delikatna rozmowa dotrze o różnicach między cywilizacją polską a chilijską, jeśli tak to się powinno odmieniać. Peruwiańską. Peru to kraj. Peruwiańską, sorry. Tak, ale myślę, że rozmowa też nie będzie jakaś, nie wiem, długa albo zażyła. Gertrudo, widzisz Kazia, który w towarzystwie Joanny Potockiej stoi, wpatrując się gdzieś tam w rozgwieżdżone niebo. Trochę tak jakby zapomniał o twoim istnieniu na tych jakiś czas. Takie drobne igiełki pewnych niepokojących uczuć targają twoim sercem. Z pewnością, aczkolwiek zamiast zrobić z tym coś w sposób bezpośredni, to Gertruda się zwróci się do i powie: tato, mogę chwilę, zająć ci chwilę? Ale rzeczywiście, córko, co tam ci leży na sercu? Nie podoba mi się ta hrabina Potocka. Kiedy rozmawiałyśmy wcześniej, cały czas wypytywała się mnie o skarby, o złoto, jakby tylko o to jej chodziło. Nie wiem, strach niechciwa osoba mi się wydaje. Profesor, przybliżając się lekko do córki, tak żeby trochę ciszej móc mówić. No wiesz, tak to jest czasami z ludźmi, że tylko jedno im w głowie. Mamona, śmychę i krotochwilę. Ale cieszmy się, że z nami tak nie jest. Z nami, z tobą, ze mną, z Kaziem. Jesteśmy dobrymi ludźmi i chcemy tylko rozwoju i wiedzy naukowej tutaj. Nie złota i zasług. Pamiętaj o tym. Gdzieś tak, a to, że... gdzieś tak jak rozmawia, jak tak wdałaś się w rozmowę ze swoim ojcem, Gertrudo, i tak przez chwilę macie możliwość pobycia we własnym towarzystwie, praktycznie gdzieś po twoim serduszku rozlewa się takie rodzinne ciepełko, które gdzieś tam takim miłym uczuciem gdzieś cię łechce w środku i przypominają ci się, nawet nie do końca może zwracasz na to, już po pewnie, nie wiem, po dwóch, trzech zdaniach może nawet nie do końca zwracasz uwagę na to, co dokładnie mówi twój ojciec, ale tak skupiasz się bardziej na tembrze jego głosu, na tej spokojnej intonacji i na tym takim męskim cieple, które roztacza, które tak dobrze pamiętasz z lat rodzinnych i gdzieś tam zaczynasz się w jakiś sposób tak rozpływać w tym, ale gdzieś też momentami wyrywa cię z tego takiego rozmemłania, może tak to nazwę. Wyrywa cię takie nawroty takich wspomnień, przebłyski ostrego tonu głosu władczego twojej nieżyjącej matki, która gdzieś tam zawsze znalazła sposób, żeby w momencie, kiedy miałeś czas trochę i okazję spędzić ze swoim ojcem, to cię nie zawsze się wtrąciła i wyrwała z tego błogiego stanu, kiedy miałaś ojca tylko dla siebie i mimo tego, że twoja matka już nie żyje od kilku dobrych lat, to ciągle jeszcze te mroczne wspomnienia powracają takim echem i gdzieś tam niepokój związany z hrabiną Potocką oraz ta sytuacja teraz, ta rozmowa z ojcem, to wszystko gdzieś się tak zmiksowało, że z jednej strony wprowadza cię w takie błogie zleniwienie i przyjemny stan, a z drugiej strony takimi ukłuciami niepokoju momentami czasami wyrywa z tego zanurzenia i tak przyprawia o szybsze bicie serca. No, Gertruda jeszcze na koniec przytuli ojca i powie: będę ją mieć na oku. Może nie tylko ją miej na oku, Gertrudo. Tak przytulam i... Oj, tato, przestań. Oj, no wiesz, czas ucieka. Młodsza nie będziesz.
młodsza nie będziesz, twoje spojrzenie wędruje tak od niechcenia w kierunku stojącego tyłem do was Kazimierza, który gdzieś tam stoi zapatrzony w rozgwieżdżone niebo. Gertruda nieco pąsowieje na twarzy tak w tym momencie. Tak, ale profesor myślę, że już tak wstanie, przesiądzie się w inne miejsce. Może spróbuje jakoś porozmawiać z tubylcami, którzy ten obóz rozbijali. Jakby co myślą o tym miejscu, tak, taki troszkę na zasadzie small talku, ale tak, żeby wyczuć, jakie oni mają odczucia względem tego. Szczególnie ta dwójka z plemienia Aimarów, tak? Aimarów, tak. Okej, no to rzuć mi na gadaninę, nie? Ty znasz hiszpański? Znasz hiszpański. Nie? Tak. To na gadaninę, tak? Znaczy to łodzie łączony rzut, gadanina z hiszpańskim. Musisz mieć sukces w jednym i w drugim, żeby się dogadać. W sensie rzucasz raz, ale żeby w jednym i w drugim było, nie? Po prostu mam kliknąć dwa rzuty, czy... Nie, rzuć na albo na gadaninę, na to, co masz więcej, ale musi ci wejść, tak jakby miało wejść na oba. Okay. Aj, minimalnie. Bez waszego tłumacza Diego Guaity... Próbujesz sam gdzieś tam podejść do całkiem takich rozweselonych, już zapewne jakimś mocniejszym peruwiańskim napitkiem robotników, coś tam zagadać. Szczególnie zwracasz się, wydaje ci się, że całkiem znośnym hiszpańskim do dwójki Aimarów, którzy nieco bardziej na uboczu siedzą sobie coś tam ogrzewając się przy ognisku i po prostu leniwie spędzając czas, ale gdzieś tam zaczynasz coś do nich mówić. Próbujesz klecić jakieś zdania i zdajesz sobie po chwili sprawę, że chyba nie za dobrze ci idzie, ponieważ mężczyźni spoglądają się na ciebie bez jakiegoś większego zrozumienia, potem spoglądają się na siebie z pytającym wzrokiem, tak jakby chcieli się nawzajem zapytać, ale o co mu chodzi? Tylko rozumiesz, jak oni tam, ponieważ ci Aimarowie akurat tak średnio po hiszpańsku, oni bardziej tak po swojemu jakoś rozmawiają, że oni tak próbują jakimś łamanym hiszpańskim zapytać się, w czym pomóc, nie? Tacy z zatroskanym wyrazem twarzy, czy coś trzeba przynieść, czy coś, nie? Rozkładają ręce, pokazują na twojego, na tłumacza, który gdzieś tam też siedzi z robolami i tam głośno się śmieje, że na niego i na język, nie? Żeby tłumaczył, nie? Czy zawołać? Myślę, że tak, zawołam, żeby faktycznie, jeżeli ja sam nie jestem w stanie, to żeby tak faktycznie... Więc jeden z tych dwóch młodszy, który wie, że pamiętasz tyle, że ma na imię, że jest taki tęższy, młodszy, z takim dużym, perkatym, płaskim nosem. Pamiętasz, że ma na imię Illapa, bo to była jedna z łatwiejszych rzeczy do zapamiętania w jego imieniu i nazwisku. Poderwał się ze swojego tam pieńka, na którym siedział i poszedł do Diego, poklepał go po ramieniu i pokazał na ciebie, coś tam mu powiedział i Diego... Widać, że nieco taki, no, że odrywasz mnie akurat od mojej pogawędki. Wziął się z nim, przyszedł i no i do ciebie tam już po angielsku normalnie pyta się, o co chodzi. No, widzisz, Diego, chciałbym się zapytać tych tubylców, jakie mają odczucia względem tego miejsca, obozu, czy znają może ten teren, może ktoś kiedyś tu był, może ktoś jakieś słyszał lokalne historie. No, z tego co Kaziu mówił, to chyba Aimarowie tutaj mieli kiedyś swoje jakieś tereny, więc może ta dwójka będzie coś wiedziała o tym miejscu. Tam on wysłuchuje, co masz do powiedzenia i zwraca się do Aimarów i zaczyna tam z nimi rozmawiać w ichnim języku. Drugi z tych Aimarów, taki starszy, bardzo mocno pomarszczony, trochę tak wygląda na zabiedzonego, mimo tego, że nie głodują, ale gdzieś tak ma po prostu tak jakby taką charakterystykę wyglądu, że wygląda jakby był taki bardziej zabiedzony. Może gdzieś tam na coś choruje, ciężko powiedzieć, ale rozmawiałem z tym drugim przez chwilę i po chwili gdzieś tam odpowiadają tłumaczowi, który słucha i oni mówią, że na razie nie ma powodów do niepokojów, ale trzeba uważać, ponieważ czasami można rozgniewać duchy kopalń, duchy starych świątyń i kiedy
się to stanie, to trzeba odpowiednio postępować i przebłagać te duchy, więc a to nieraz kosztuje krew, ponieważ stare inkaskie duchy potrzebowały krwi. Więc ostrzegają, że żeby być ostrożnym i postępować ostrożnie. Ale nie przejmowałbym się tym zbytnio, to są stare bajania, stare, jakby to mówicie, zabobony, tak? I coś tam jeden z nich pokazuje na niebo i coś tam mówi po ich niemu do tłumacza, który ten się słucha, potem się uśmiecha i mówi, że jak wy zobaczyć kondora, to zły omen. Kondory na niebie, zły omen. Że też misje są jeszcze w powijakach i nie wypleniły stąd tego bluźnierczego bałwochwalstwa. No ale wszystko w swoim czasie. Jeszcze przyjdzie do nich światło. Lepiej wiedzieć więcej, niż nie wiedzieć nic. Dziękuję za pomoc, przyjacielu. Po to tu jestem. Dobrej nocy, profesorze. Wzajemnie. I wracam już do kantyny. Raczej nic konkretnego w planach nie mając. No dobrze, czyli przeskakujemy do poranka dnia następnego. Wstajecie z samego rana. Po kilkugodzinnym śnie bez żadnych niepokojów, bez żadnych przygód, nic nie zakłócało waszego odpoczynku. Wita was poranne andyjskie słońce i rześkie, można by nawet powiedzieć lekko mroźnawe powietrze, które za godzinę, może dwie, zmieni się już takie, może chłodną, ale już na pewno ciepłą, wiosenną temperaturę. Wszyscy zaczynają się krzątać. Inżynier Jan Kryn oczywiście już tam pierwsze jakieś dyspozycje wydaje, ale kucharz głośnym waleniem łyżki w patelnię nawołuje wszystkich do kantyny na poranne śniadanie. Zapewne dzisiaj będzie jajecznica z boczkiem, jakieś dodatkowe, może inne jakieś dodatki. Czas pożywić się, zjeść śniadanie przed tym, zanim tam robotnicy przygotują front robót, jak to się mówi, przed w rumowisku, które tutaj znajduje się w rogu tego kanionu, w zagłębieniu tego kanionu. Tylko stwierdzam, że chyba w takim wypadku idziemy jeść. Jak najbardziej. Narzekając na to, że jesteśmy daleko od ojczyzny i nie ma tu dobrego polskiego chleba. Tak. Są jakieś lokalne takie placki śmieszne, ale które już wam się przejadły, bo już prawie codziennie je jecie, więc takie proste, jakieś tam pszenne, czy nie wiem, takie kukurydziane, może nie wiem, co oni tam hodowali w tamtych czasach. Chcę zaznaczyć, że gram u ciebie nie od dzisiaj i na każdej jednej twojej sesji są jakieś placki. Placki są dobre. Lubimy placki. Hashtag lubię placki. Dobrze. Placki żyrafa. Tak. Przywitała was też Joanna Potocka, która żywo krąży po kantynianym namiocie i głośno wyraża to, że odda bardzo wiele za porządną czarną kawę i że to jest to, czego potrzebuje dzisiejszego poranka. W tym wtóruje jej inżynier Jan Kryn, który potwierdza, że chętnie też zacznie dzień od porządnego kubka czarnej, mocno palonej kawy. Kaziu nie, Kaziu poszuka sobie typowej herbaty, czarnej również, ale nie aż tak mocnej jak kawa. Reszta? Coś? Stanisław już tam jest. Tak, Stanisław to jeden z... Żołnierz już jest po ranku, się zbudził. Jest pierwszy przy stole. Tak, jest pierwszy przy stole. Ostatni się kładzie spać. Wypił kawę, już wypił dawno, śniadanie już zjadł. To... Może nawet stał przy namiocie, patrząc, że już reszta ekspedycji się obudziła, na czele z profesorem i inżynierem. Kaziu w każdym razie uchyli kapelusza panu Stanisławowi, witając się pogodnie. Zapyta, jak tam noc, jak się miewa dzisiaj, czy jest gotów na wyprawę. Taka tam pogawędka. Wszystko w porządku, panie magistrze. Czy jesteś magistrem czy doktorantem? Doktorem. Magistrem, czyli Kaziu będzie doktora w tym momencie robił, a nie habilitację. Troszeczkę pierdzieliłem, ale faktycznie jest doktorantem u pana Jastrzębskiego.
Tak, to jest problem. Planuję doktorat. No jako, że w Polsce zawsze się wyprzedza tytuły, to panie doktorze. Chciałbym, ale to jeszcze nie te czasy. Choć mam nadzieję, że w ciągu najbliższego roku już to się zmieni. Na wszystko na pewno dobrze pójdzie. Gdzieś tam przechodząc... Nalewam kawę mu też ciepłe. Tak, gdzieś tam przechodząc... Kawa ewidentnie! Taki los. Tak. Przechodząc obok was, hrabina Potocka tylko dorzuca, no tak, pan Kazimierz to taki zdolny chłopak, na pewno osiągnie wszystko, do czego będzie zmierzał. Ależ pyszna ta kawa i też sobie nalewa. Dziękuję, panie hrabino. Liczę na to, choć staram się nie chwalić dnia przed zachodem słońca, ani tytułu przed pracą. Ja tu widzę przed nami wszystkimi świetlaną przyszłość. No, jestem dobrej myśli, myślę, że to, co dzisiaj się tutaj stanie, to zapadnie w pamięć nam na długo i myślę, że zapisze się w annałach polskiej i andyjskiej historii, peruwiańskiej historii. Bardzo optymistyczne podejście, panie hrabino. Chciałbym aż tak optymistycznie podchodzić, no ale miejmy nadzieję, że faktycznie znajdziemy coś, co przykuje naszą uwagę. Coś, nad czym będziemy mogli chwilę posiedzieć. No, więc szybkie śniadanie i bierzmy się do pracy, kompanio. Święte słowa. Dobrze, więc w takich tam jakichś luźnych pogaduchach spożywacie w miarę szybkie śniadanie i szybko ogarniacie się do jakby poziomu tego, jak na co dzień wyglądacie i zabieracie się do pracy. W tym czasie już pierwsze jakby zwały kamieni zostały usunięte spod okazałej kamiennej płyty, która przesłania wejście ewidentnie do jakiegoś albo grobowca, albo może nawet świątyni umieszczonej w skalnym zboczu. Kto z was udaje się na miejsce, czy wszyscy się tam udajecie i kto się przygląda całym temu? Kasiu na pewno będzie chciał i myślę, że Kasiu też pana profesora pociągnie, żeby poszedł z nim. Zobaczmy, nie zwlekajmy. Życia na nas czekają. Profesor na pewno nawet była prośba wczoraj inżyniera, więc no aż tak nie zignoruje prośby. Też będzie chciał na pewno dopilnować tego, więc będzie przyglądał się. Może niekoniecznie przerzucał te pierwsze kamienie, jakie tam są, ale na pewno wszystko doglądał, co tam nowego będzie odkrywane. Pan profesor nie może się przemęczać. Jest starszym człowiekiem. Ja myślę, że Gertruda też na pewno będzie na froncie robót. Nie będzie pracować absolutnie. Będzie po prostu zbierać kamyczki, je datować i badać i tak dalej, zapisywać, co to za kamienie, z jakiego okresu i tak dalej. Mhm. Więc tak, Gertrudo, ja bym cię prosił o rzut na geologię. Natomiast Kaziu i profesorze, jeżeli chcecie, to rzućcie albo na archeologię, albo na historię. Ależ oczywiście, że chcemy, bo nasze oczy są jak jaszczębia, prawie jak jastrzębski, to jak jaszcząb tam wypatrujemy wszystkiego, co można wypatrzeć i coś tam widzimy. Pytanie co? Jastrzębski zdał, tak? Okej. Okay. Kaziu niestety nie. Kaziu niestety nie. To jest z tego powodu smutno. Czy ja to mogę spursować? I z jakim kosztem? Wiesz co, tak się zapatrzysz na to, co tam jest odkrywane, że potkniesz się o jakieś wystające kamienie i upadając, powiedzmy, że zepsujesz jakąś, na przykład, nie wiem, latarkę albo jakiekolwiek inne urządzenie do oświetlania, jakie miałeś przy sobie. Myślę, że lecenie na urządzenie jeszcze nie jest goli Kazia, więc on po prostu chwilowo ma zaćmienie umysłu i niewiele rozumie. I Gertruda zdała, tak? Dobrze, więc tak. Gertrudo, co ci się pierwsze skały, raczej typowe dla tego rejonu, skały przede wszystkim, taki wapienne i połączenie wapienia i piaskowca, więc tutaj jakby nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o te rejony Peru i te rejony And, raczej typowe. Natomiast jak tak przyglądasz się temu zawalisku i temu, jak ci robotnicy to odkopują, to tak stajesz przed tym i mimo tego, że nie jesteś inżynierem, to masz wrażenie, że sposób usypania tych kamieni sugeruje, że to miejsce nie uległo zasypaniu i zawaleniu w drodze naturalnej, a zostało to rumowisko usypane sztucznie, ręką ewidentnie człowieka.
gdzieś dziesiątki, setki, prawdopodobnie setki, a może, no na pewno setki lat temu ktoś zasypał wejście do tej jaskini i zrobił to specjalnie. Natomiast profesorze Jastrzębski, pierwsze oględziny odkopywanej skalnej płyty przesłaniającej wejście pozwalają ci stwierdzić, że ewidentnie jest to dzieło Inków, na co wskazuje sposób dopasowania kamieni do siebie oraz to, że nie ma na nich żadnej inskrypcji, a jest to cecha charakterystyczna inkaskiego budownictwa świątynnego i tego pogrzebowego. Tylko zarzucę, że faktycznie trafiła nam się inkaska, jakaś jaskinia. Musimy sprawdzić, co tam w środku się znajduje. A ty, Kaziu, co tam ciekawego zauważyłeś? Jakie masz przemyślenia? Panie profesorze, na razie, co obserwuję, faktycznie jest to jedna z inkaskich jaskiń, oczywiście. Jednak jeszcze nie mam pewności co do tego, co dokładnie będzie mogło się znajdować wewnątrz. Gertrudo, jesteś coś bardzo zabiegana, czy coś zauważyłaś ciekawego? Gertruda w tym czasie akurat ogląda jakiś kamień, tak? Nie wiem, czy to coś ważnego, panie Kazimierzu, ale proszę zobaczyć, bo widzi pan, i ona wyciąga takie dwa kamienie i pokazuje, tak na rękach wyciąga, mówi, bo widzi pan, one nie pasuje do siebie, to tak nie działa, one tak nie pękają naturalnie. Te skały tak nie pękają, one, to nie było naturalne zawalisko. Ktoś to połamał te kamienie i je tutaj rzucił. Czyli determinuje pani, że ta jaskinia była celowo zamknięta. Tak mi się wydaje. Ciekawe. Więc ktoś chciał coś w środku albo zamknąć, albo schować. Albo jedno i drugie. Stawiam, że ktoś tam chciał coś schować za waszych pleców, mówi opierająca się o jakiś tam większy skalny blok leżący w pewnym oddaleniu hrabina Potocka. Stawiam, jak to mówią, konie przeciwko, w każdym razie stawiam, czy tam orzechy, coś przeciwko orzechom, że tam na pewno jest schowany jakiś skarb. Profesor, tak jak zaczął Kazimierz z Gertrudą rozmawiać, to tak zrobił miejsce, żeby mieli faktycznie możliwość do zbliżenia się sobie bliżej, porozmawiania troszkę dłużej i wycofałby się bliżej Stanisława, tak tylko napomknąć, skoro to było zasypane miejsce, może mogą to jakieś pułapki być. Co pan o tym myśli? Pan Stanisław myśli. Aha, to było do mnie, sorry. Tak. Możesz powtórzyć? Wie pan, skoro to miejsce zasypane było, to może ktoś tam coś próbował ukryć, może jakieś pułapki zastawił, czy to będzie bezpieczne tak wchodzić? Jeśli chodzi o pułapki, to myślę, że pan, panie profesorze, bardziej jest kompetentny w tych sprawach, jak są zadyszczane grobowce sprzed wieków. Ja jedno mogę ewentualnie sprawdzić faktycznie, czy to się nam nie zawali na głowy, czy też państwu raczej. Więc od tej strony bardziej sprawdzam faktycznie, jak to wygląda, bo jeśli chodzi o pułapki, to powiem tak, trochę w grze i trochę poza grą. Nie spodziewałem się pułapek nagle, że wyskoczy strzałka, bo nie oglądałem filmów Indiana Jonesa jeszcze, więc ewentualnie tak samo nie czytam, czy tak samo Stanisław nie czyta literatury przygodowej, więc trudno mu stwierdzić, jakie to mogą być pułapki, tak? Więc ona bardziej od takiej strony, że czy to się nie zawali, skoro oni twierdzą, że faktycznie to mogłoby ktoś specjalnie to zabezpieczyć przed wejściem tam, tak? Na tej zasadzie. Jasne. No, na razie, na jakim etapie w ogóle jest odkrywanie tego wejścia? No, na razie ta płyta jest tak do połowy już odkopana. Inżynier Kryn gdzieś tam przytaszczył ze sobą aparat fotograficzny i wykonuje zdjęcia. To w ramach dokumentacji dla kolei, także dla rządu z Limy, tak, proszę się tutaj nie przejmować. Jak najbardziej, ja chętnie też bym przytulił taką fotografię, może zasili nasze publikacje. O, jakby tak umieścić taką piękną fotografię przy dziele badawczym. O, toż to by była nowość, toż to by była innowacja. Myśl polska w architekturze poszłaby pioniersko do przodu. Doskonale, profesorze, postaram się wykonać dla profesora dodatkowe odbitki.
Będę zobowiązany. Tak, Rodo Gertrudo, trochę mi dałaś w tym momencie niepokoju do myślenia. Jako, że już wczoraj dane mi było czytać lokalne legendy i był tutaj jeden demon, co to niby palnie nawiedza i choć daleko mi do wiary, że jakieś demony, to jednak nutka niepokoju pozostaje, czy czegoś faktycznie nie chcieli tam zasypać celowo, co by już więcej nie miało wyjść. No, myślę, że demony to zdecydowanie zbyt wiele powiedziane. Na pewno znaleźli tam coś, czego nie potrafili wytłumaczyć inaczej, więc nazwali to demonem. No, może i być tak. Po prostu znajdziemy jakąś niecodzienną rzeźbę geologiczną, która daje doznania dźwiękowe, czy tam po prostu wygląda upiornie i sami Inkowie się tego straszyli. To by było akurat najlepsze rozwiązanie, myślę. O, musimy wziąć pod uwagę możliwość taką, że być może znaleźli jakieś złoże naturalnego gazu, które wydawało dziwne dźwięki i było łatwopalne. No właśnie, tego się obawiam, ponieważ mamy tutaj specjalistów od eksplozji, więc jeżeli okaże się, że jesteśmy nad złożem gazu łatwopalnego, to trzeba będzie przerobić całe prace, albo nawet prowadzić innym kierunkiem kolej, ponieważ wtedy nie będziemy mogli tutaj wyznaczyć odpowiedniego zerowiska. A to w sumie nie nasza głowa, gdzieś się tam pan Jan kręci. To będzie już jego problem, jeżeli trzeba będzie wyznaczyć kolej inną trasą. No złoże metanu to nie byłoby nic dobrego. Na szczęście w górach andyjskich nie występują jakoś często, więc miejmy nadzieję, że nie mamy aż takiego pecha, rzucił inżynier Kryn. I miejmy nadzieję, że to jest po prostu jakiś stary inkaski grobowiec, który da się szybko opróżnić z jakichś cenniejszych znalezisk, a potem będzie można kontynuować prace budowlane. Mija około godziny, podczas której uwijają się robotnicy, którzy powoli, czasami z użyciem kilofów, czasami z użyciem jakiegoś wyciągów bloczkowych, pozbywają się kolejnych kamieni, mniejszych, większych, które przysypywały wejście do tego tajemniczego miejsca. I w końcu waszym oczom ukazuje się w pełni wielka dwudrzwiowa, znaczy dwuskrzydłowa kamienna płyta, która zasłania wejście w głąb tego tajemniczego miejsca. Co robicie? Człowieku, czy ty zrobiłeś całą mapę tego kompleksu jaskiń? Dobrze widzę na Foundry? Tak. Myślę, że tak. I prawdopodobnie, kiedy już z grubsza zostało to odsłonięte, to profesor rzuci się troszkę do przodu, żeby zaglądnąć do środka. Jak najbardziej się da. O rety, to skoro pan profesor porwał do przodu niczym ten rączy rumak, a jak wiadomo nie może się przemęczać i nic nie może się mu stać, to Kasiu poleciał za nim. Tak samo Stanisław, siedząc latarką. We trójkę, rozumiem, podążamy za panem profesorem. Momencik, dwójkę, teraz tak, chciałem od was deklaracji, kto co ewentualnie bierze. Pytanie, ile mamy czasu, zanim profesor tam wbiegnie. No właśnie. To raczej przygotowanie, co wzięliśmy ze sobą, jak weszliśmy tam przed to, nie? To nie, że w tym momencie aż tak chyba. To na tej zasadzie ci chodzi? Tak, tak. Co tam przygotowujecie? Kto źródło światła, kto coś tam innego? W jakiej kolejności tam będziecie wchodzić? To jest dla mnie istotne. To mi bardziej powiedz, ile mamy latarek w ogóle na składzie? Latarek? No myślę, że spokojnie po jednej na każdego możecie mieć, nie? No to myślę, że to będzie rozsądne. Kasia na pewno weźmie tam ze trzy pędzelki, jakiś mały młoteczek, jakieś małe dłutko. To w jedną kieszeń, to w drugą kieszeń, to w trzecią kieszeń. Ostatnią kieszeń jeszcze menażkę z wodą, bo to też jest potrzebne w środku. Mhm. I myślę, że leci do przodu. Dobrze, jeżeli chodzi o profesora, na pewno będzie miał ze sobą jakiś notatnik, żeby i ołówek, żeby móc faktycznie, jeżeli coś zobaczy, to względnie nawet naszkicować coś na szybko. No skoro Kazio ma sporo sprzętów ze sobą, takich typowo archeologicznych, to jeżeli chodzi o profesora, to jakaś może rękawiczka, żeby za bardzo też nie brudzić się może. I jakiś właśnie pędzelek, oczywiście latarka, żeby też świecić sobie pod nogi. I torba,
w sumie taka pusta torba, do której można by było coś większego włożyć. Taka przez ramię. Na razie jest pusta, może wam... W sumie jedyne co to może notaśnik tam jest ten włożony z ołówkiem. Jeśli chodzi o Stanisława, to myślę, że on gdzieś tam w pobliżu to sobie stał, gdzieś tam zawsze pod ręką ma ten sztucer, więc pewnie zarzucił go na ramię odruchowo, jak to był żołnierz i też siedząc latarką tam w bieg. A tak to z jakichś szwargałów pewnie więcej rzeczy takich tam nie ma. Niezbędnych. Chyba, że popadnę jako gracz w paranoję i zacznę zaraz umyślać, ale chyba tego nie zrobię. Tubylcy, znaczy Peruwie... Weź mnie tylko latarkę i jakąś apteczkę, zestaw pierwszej pomocy. Mhm. Hrabina Potocka ewidentnie nie ma zamiaru jakoś specjalnie za wami włazić, raczej będzie się trzymała z tyłu, będzie się przyglądać. W końcu, kiedy robotnicy odsunęli, odrzucili wszystkie kamienie i zapierając się z całych sił odsunęli kamienne płyty przegradzające wejście, tylko proszę za bardzo tam nie wchodzić tak od razu, bo... Spokojnie, tylko przez wejście, bo się rzucił do przodu, to się rzucił do przodu. Tak, bo możecie potem ewentualnie ponieść konsekwencje nieuważnego wchodzenia na rzeczy. Co pierwsze do was dociera, to podmuch, tak bucha ze środka, podmuch zatęchłego, wilgotnego powietrza, który dla was jest ewidentnym znakiem tego, że od wieków nie było w tym miejscu nikogo. Waszym oczom ukazuje się korytarz o prawie kwadratowym przekroju, który jest na tyle wysoki, że nie ma potrzeby, żeby się w nim schylać. Od razu z wejścia widzicie, że korytarz biegnie pochyło w dół. Zaraz z samego wejścia do świątyni widzicie przed sobą rząd około chyba kilkunastu, tak zaraz z wejścia, ciągnących się w mrok korytarza, dużych, glinianych, zakorkowanych, zapieczętowanych dzbanów. Obok nich leży kilkanaście sztuk poroża jakiegoś zwierzęcia. Co robicie? Podjarany profesor ze światłem pewnie czuje się jak dziecko w sklepie z cukierkami i pewnie podchodzi do tych zapieczętowanych urn. Ewentualnie najpierw tak po ścianach świeci sobie latarką, sprawdza, czy może jakieś oznaczenia, jakieś może malowidła. Te urny tak dookoła wszystko sprawdza z zewnątrz, prawo, lewo, przegląda. Nie wiem, na ile w głąb mamy wejść. No... Niedużo, nie? Dobrze. Więc on ogólnie jest na razie zainteresowany bardziej tymi urnami i tak tylko... Chodź, musimy to sprawdzić. Chodź, patrz tutaj. Oczywiście, już idę. Spokojnie, panie profesorze, sam pan wspominał, że to mogą być jakieś pułapki, ostrożnie. Oj, tak. Rzuć na spostrzegawczość w takim razie. Wykwintne, prawne oko, zaraz. Kasiu wie wszystko. Profesorze, Kazimierze, ale profesorze przede wszystkim, widzisz, że poroże tych zwierząt, nie wiesz, co to są za zwierzęta, być może wasz myśliwy, którego macie tam w swojej ekipie, wiedziałby coś więcej na ten temat, natomiast te dzbany na oko jakieś 10-litrowe, duże takie gliniane dzbany, znowuż nie posiadające żadnych inskrypcji, z takim wieczkiem chyba zalakowanym jakimś woskiem z wierzchu, stoją zamknięte. Od razu wiesz, że ponieważ już to nie jest nic jakby niespotykanego w inkaskich starych ruinach, są to w takich dzbanach najczęściej były przechowywane albo rzeczy, jakieś cenne rzeczy należące do zmarłych, albo jakieś ofiary ewentualnie składane bogom, duchom, coś takiego. Podejrzewasz, że coś takiego właśnie w tych dzbanach może być. Naczynia, przedmioty osobiste, ewentualnie jakieś też mogą być klejnoty na jakieś takie rzeczy. Może być też złoto, oczywiście, ale raczej takich rzeczy byś się tutaj spodziewał. Żadnych malunki wokół? Nie, ściany są bez, stare kamienne, bez inskrypcji, natomiast widzisz, dostrzega to zarówno profesor, jak i dostrzega to Kaziu, że ewidentnie do tego, przez ściany tego korytarza przez wiele lat musiała przesączać się woda, ponieważ są one porośnięte mchem i korytarz też jest taki
miejscami wyżłobiony przez jakieś strumyczki wody, które sobie spływały w dół, i też porośnięte mchem. I już wchodząc na początek tego korytarza, czujecie pod stopami, że ten mech jest raczej śliski i trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie wyrżnąć orła na nim. Panie profesorze, najmocniej przepraszam, ale jest tutaj dość ślisko, więc bardzo proszę, nie aż tak wiele pośpiechu, co by się panu też nic tutaj nie stało. Mamy dużo urn do przyjrzenia, czy będziemy to otwierać teraz? Nie, urn jest 15 i dalej ciągnie się po prostu korytarz, który opada gdzieś tam w dół. Myślę, że tym możemy zająć się później, albo nawet... A nie. Wiecie, macie do dyspozycji robotników i ludzi, którzy mogą wam tutaj pomóc to wytargać i gdzieś tam zanieść do namiotu magazynowego, nie? Czy coś. Właśnie miałem sugerować, że może niech wyniosą te urny i postawią przy namiocie, to wtedy na spokojnie będziemy mogli sprawdzić całą zawartość i bezpiecznie otworzyć, tylko niech uważają, żeby nie rozbić, bo mogą to być bardzo cenne rzeczy. A my wejdźmy głębiej. Dobra. Rzuciłbym, nie wiem, w kierunku tłumacza, żeby tam przekazał. I ewentualnie mamy tego myśliwego, tak? On tu gdzieś wchodził, nie wchodził? Nie, on tam, nie prosiliście go, to wiecie, jego zadaniem jest zazwyczaj tam ewentualnie upolować wam coś tam do jedzenia na pieczyste czy coś, albo doradzać w kwestiach jakiegoś tam związanego z rzeczami typu survival, nie? Czy coś takiego, więc... Ja bym wziął kawałek tego poroża, taki, żeby mi się w miarę mieścił w tej torbie, nie za bardzo przeszkadzał w poruszaniu się. No, to są tam mniejsze, większe, część z tych poroży już się trochę, rozsypuje, ewidentnie ta erozja i wpływ wody też miał wpływ na te kości, że one już nie są takie twarde i jak onegdaj. Ej, Żuraw, a czy w tych zapiskach książek, co Rzemia ja wczoraj przeglądał, nie było rysunku poroża jelenia pampasowego? Wow, mogło być. Więc czy ja jestem w stanie to przyrównać, czy to może być coś takiego właśnie? To rzuć na inteligencję, czy sobie przypomnisz. Skojarzysz. No, nie było to trudne, na połówkę. No to sobie kojarzysz, że faktycznie widziałeś podobne rysunki w tej książce Eliasa Jacksona odnośnie rytuału związanego z Anchanchu. Kazio, popąknie pod nosem. Jeleń pampasowy. Jednak tutaj występuje. Ciekawe. W każdym razie zaordynowaliście, żeby te wazy, te dzbany były wynoszone. Kiedy tam pracownicy zaczynają nad tym pracować, Stanisławie, który trzymasz nieco z tyłu, rzuć mi na spostrzegawczość też. No. Okej. Okay. Zawsze możesz szczęście wydać dwa, albo forsować. No, to prędzej szczęście. Dobra. To wydam. To klikaj tam, kliknij, rozwiń ten rzut i wydaj szczęście, tam jest. Aha. Widzisz, jak twoją uwagę zwraca ożywiona rozmowa gdzieś tam z tyłu za wami i odwracasz się trochę za siebie i widzisz, że dwóch z tych robotników, ci bardziej plemienni, których kojarzysz, że oni tam z jakiegoś plemienia pochodzą, nie pamiętasz jego nazwy, ale coś tacy bardziej lokalni niż ci lokalni, którzy z wami tutaj pracują, z ożywieniem rozmawiają między sobą, bardzo tacy jakby poddenerwowani i co jakiś czas któryś pokazuje na te dzbany wynoszone przez robotników na zewnątrz i ustawiane z boku i ewidentnie wyglądają na takich podenerwowanych, może nawet lekko wzburzonych i między sobą tam coś gadają i mają takie bardzo zafrasowane miny. Jest tam gdzieś w pobliżu ten tłumacz? Jasne, nie? Może gdzieś tam być. To pytam się, o czym oni mówią? Czemu się tak zdenerwowali? Tłumacz się tak przysłuchuje przez chwilę ich rozmowy, a potem mówi: a, to... Nie przejmowałbym się tym zbytnio, bo to rozmawiają o jakichś starych zabobonach, twierdzą, że powinniśmy zostawić to miejsce w spokoju, że tutaj mieszkał jakiś zły duch i właśnie go uwolniliśmy, takie tam lokalne zabobony. A o tych urnach coś mówili? Bo tam widziałem, że wskazywali. No, mówili, że to były te ofiary przebłagalne dla złego ducha, ale nie wolno ich ruszać, ale właśnie je wynoszą, więc... Chyba już za późno. Zresztą, jakie złe duchy, panie Stanisławie.
Wierzy pan w takie rzeczy? Pewnie, że nie, ale to może zaciekawić profesora. No i tam wchodzę parę kroków głębiej. Panie profesorze, coś ci Indianie coś wspominali, że to są jakieś ofiary w tych urnach tutaj dla tego jakiegoś bożka, którego tutaj czcili. A, znów o tym zabobońskim, inkaskim duchu. Może i były to składane. Nie mówię, że nie, nawet wręcz przeciwnie. Bardzo chętnie bym zobaczył, jakie ofiary składano niegdyś inkaskim bóstwom, ale żeby zobaczyć, musimy to zbadać, więc niech nie przeszkadzają też nam w robocie, bez przesady. Wynosimy, nie przejmujemy się. Ile potrwało to tam? Kilka, może kilkanaście minut i wszystkie dzbany zostały wyniesione na zewnątrz. Gdzieś tam z tyłu, za wami, zza pleców Stanisława słychać głos hrabiny Potockiej. Panie profesorze, a może byśmy tak otworzyli jeden z tych dzbanów i zobaczyli, co jest w środku? Pani hrabino, cierpliwość jest jedną z wielu bardzo ważnych cnót ludzkich. Może zaspokójmy ciekawość hrabiny, bo gotowa, jak nas nie będzie, otworzyć wszystkie urny. Słuszna uwaga. Nie można wszystkich mierzyć swoją miarą. No dobrze. Szybko jedną otworzymy i wchodzimy w głąb. Nie możemy pozwolić, żeby te ruiny na nas czekały. Pewnie podejdę do najbardziej tej wysuniętej od strony... Znaczy to już wyniesione są na dwór, że tak powiem, więc... Tak, tylko żeby właśnie że tak na zasadzie chcemy to mieć jak najszybciej z głowy, więc wiadomo, delikatnie, żeby tego nie zniszczyć, ale bym to odpieczętował, no i otworzył. Pierwszą z brzegu, tak najbliżej tutaj wejścia, co jest postawione. Okej, więc żeby to zrobić, potrzebujesz jakiegoś noża lub czegoś podobnego, żeby podważyć tak, to zapieczętowane... Podejdź, tak, żeby sprzęt podał mi, bo wiem, że pakował, to poproszę o... Pan mnie wołał? Tak, podaj mi narzędzia. Musimy zaspokoić niektórych ciekawość. Przepraszam, choć jestem niepocieszony faktem, iż otwieramy to już teraz, też chciałbym tam wejść do środka w tym momencie. Proszę. Tylko jedno. Nie martw się. Zaraz wchodzimy. I po kilku dłuższych chwilach mocowania się solidnie zapieczętowanym dzbanem udaje ci się podważyć to wieko i kiedy odsłaniasz zawartość dzbana, z wielu piersi zgromadzonych wokół ciebie ludzi dobywa się głośne westchnienie, a jedno z głośniejszych na pewno należy do hrabiny Potockiej, ponieważ dzban jest praktycznie po brzegi wypełniony wszelkiego rodzaju złotymi nausznicami i bransoletami. Charakterystyczne wzornictwo ewidentnie nie daje żadnych wątpliwości, że jest to produkt, wyrób inkaskiej kultury. A oni nie należeli do jakichś wybitnie dobrych jubilerów, więc takie nagromadzenie złotych ozdób w jednym miejscu no wydaje się być niespotykane. Wśród robotników zgromadzonych wokół was słychać też podekscytowane głosy, ale Aymarowie ewidentnie na widok wypełnionych złotem dzbanów są jeszcze bardziej poddenerwowani i przestraszeni niż byli jeszcze przed chwilą. No dobrze, jak widzicie państwo, ten dzban pełen był różnych wyrobów ze złota. Stosunkowo dużo tego, ale zajmiemy się później resztą dzbanów. To nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest sprawdzić, co jest, znajduje się wewnątrz. Więc może, panie Stanisławie, może warto przypilnować tych znalezisk tutaj, żeby nikt nie miał jakichś głupich pomysłów. Musimy dokładnie zbadać zawartość tych wszystkich urn, więc nie chcielibyśmy, żeby czegoś brakowało. Macie do dyspozycji jeszcze dwóch strażników, takich ochroniarzy, tak, którzy też... Myślę, że oni się jak najbardziej wypełnią swoje obowiązki, panie profesorze, ja... Ja tutaj zostanę, powiedział inżynier Kryn, dopilnuję, żeby one wszystkie zostały odpowiednio zmagazynowane. O, to bardzo dobrze. Dziękuję za państwa pomoc. A my... Chodźmy z powrotem, chodźmy w głąb. Dobrze. Przed wami rozpościera się korytarz prowadzący delikatnie w dół. Ostatni z wychodzących robotników nagle zachwiał się, gdzieś tam ewidentnie pośliznął się na tym śliskim mchu i w mgnieniu oka przewraca się i z dużą prędkością zjeżdża pochyłością korytarza w dół. Zrzucia tylko jego głośny taki krzyk,
oddalające się takie a potem nagle cisza. No i taki gwałtownie tak przerwany, jakby ucięty nożem. W momencie, kiedy rozległ się ten krzyk, to akurat Stanisław gdzieś tam schylał się, żeby wziąć zwój liny, która może się przyda, więc go teraz przywiązuje po prostu przy wejściu szybkimi ruchami, tak żeby zabezpieczyć naszą ekipę, jak będziemy szli w głąb po prostu. Chyba mamy pierwszego nieprzytomnego na stanie. Ja tak spróbowałbym tym moim wybitnym hiszpańskim jakoś krzyczeć. Halo, czy coś się stało? Halo i tak dalej, nie? Odpowiada ci tylko takie głuche echo niknące w mrokach korytarza wiodącego w dół. No tym bardziej powinniśmy, czy panowie, schodzić, panie Stanisławie, ale... Myślę, że Stanisław już jest kilka kroków w głąb, mając linę. Kaziu będzie za nim podążał, bo jest święcie przekonany, że ten człowiek po prostu uderzył się w głowę i stracił przytomność. Więc tak, kto idzie pierwszy? Myślę, że Stanisław, mając linę. Okej, więc Stanisławie, poproszę cię o rzut na spostrzegawczość. Ja bym tak w międzyczasie tylko... Gertruda, uważaj, jest bardzo niebezpiecznie ślisko. Nie chcemy, żeby coś nam się stało. No, Gertruda się w ogóle trzyma na samych tyłach i nie pcha się w ogóle do przodu, także spokojnie. Stanisławie, widzisz, że po prostu ten mężczyzna musiał się poślizgnąć na tym naprawdę śliskim osadzie i mchu, który tutaj zaległ z powodu nagromadzonej przez wieki wilgoci. Widać nawet taki ślad jakby szorowania po prostu ciała tego mężczyzny, kiedy zjeżdżał w dół. I kiedy ostrożnie postępujesz kilka metrów do przodu, zauważasz przed wami, że pochyłość korytarza kończy się ziejącą w tym miejscu taką dziurą, z której z tej odległości widzisz po prostu czerń ziejącego otworu. Po robotniku nie widać ani śladu. Podejrzewasz, że mógł wpaść tam do środka. Uwaga, mamy tutaj dziurę w podłodze, nie wiem, zapadnie, cokolwiek to było. Na oko z tej odległości wydaje się, że może być to nawet i szersza taka wyrwa, przepaść, dziura, nawet na powyżej metra, może 2 metry, może więcej niż 2 metry, ciężko powiedzieć, bo światło latarki aż tak daleko nie sięga, żeby... No cały czas postępujemy wszystko do przodu, nie? Tak, żeby ocenić, tak, bo i tak będziemy pewnie potrzebować jakiejś deski czy coś, żeby przerzucić przez to. Widzę, że Kazimierz już przeskoczył to. Tak. Dochodzicie w końcu faktycznie do około 2-metrowej rozpadliny, dziury, przepaści, jakby to nazwać, ale najprawdopodobniej starej pułapki, ponieważ na jej dnie widzicie najeżdżony jakby kamiennymi kolcami spód. I już wiecie, gdzie swój żywot skończył jeden z robotników, ponieważ po prostu zjechał po tej pochylni i wpadł do tej dziury i skończył swoje życie jakby nabity na te kolce, dlatego też nie dawał znaku życia. Teraz was, poza Stanisławem, który jest przyzwyczajony do widoków okropieństw śmierci, poprosiłbym was wszystkich o rzut na poczytalność. Korytarz obniża się jeszcze dalej, a potem skręca w lewą stronę. Zdali wszyscy? Jeszcze Gertrud. Okej, to tracicie po jednym punkcie poczytalności w takim razie. Juhu, zaczęło się. Tam jest głęboko? No, myślę, że 2 metry, może nawet więcej, trochę w głąb tej przepaści jest. Bo Stanisław chciałby tam zejść. To ciało. Dobrze. Tylko będziesz musiał... Jakiekolwiek straty. Tylko będziesz musiał zdać test zręczności. Mam też spinaczkę. Znaczy, zręczność mam wyższą, więc nie wiem, na co mam, co chcę, żebym rzucił. Jak masz spinaczkę, to możesz rzucić na spinaczkę. No, korzystam z liny oczywiście, nie? Którą no to masz kość premiową do tego, jak korzystasz z liny. Czyli to robię plus 1, okej. Mhm. Popisujesz się przed resztą wyprawy niezłą zwinnością i wysportowaniem faktycznie godnym żołnierza Wojska Polskiego, tak? Kiedy opuszczasz się na linię na dół, no i jesteś tutaj z bliska świadkiem tego, jak śmiercionośnym narzędziem są proste, kamienne, zaostrzone kolce, na które spada ciało z większej wysokości, tak? Mężczyzna... ewidentnie nie żyje na 100%, tak? Jest martwy, jakby nie żył już... Przywiązuje do niego linę. Czy to jest na tyle nisko, że zdoła na przykład
podskoczyć i podciągnąć się, czy raczej mimo wszystko to jest za wysoko? Nie, no bo nawet jak wyciągniesz ręce, to byś może zawisł na czubkach palców, nie dasz rady się podciągnąć. Dobra, to przywiązuję do niego linę, wspinam się do góry i potem przy pomocy reszty próbuję wciągnąć ciało. Mhm, dobra, więc męczycie się kilka chwil i udaje wam się wyciągnąć Stanisława razem z martwym robotnikiem. Dziury w ciele, w klatce piersiowej, w korpusie, z których bucha jeszcze stygnąca krew i strzępy wnętrzności. No, nie jest to najbardziej przyjemny widok. Gertrudę zbiera gdzieś tam na wymioty, Kazimierza też w sumie. A ewidentnie kompleks ciągnie się gdzieś tam dalej w głąb, bo korytarz zakręca w lewo. Biedaka pochować. Nie możemy tak po prostu zostawić go. Ale właśnie dlatego trzeba uważać. Trzeba uważać. Dlatego musimy się cofnąć po jakieś deski, żeby przez to przejść. W sumie macie dostęp do, są tu ten, składowane podkłady kolejowe na przykład też, podbudowę kolei. No to wychodząc na zewnątrz, wołam kilku robotników, żeby weszli po ciało, albo inaczej, dobra, ciało to ja wyniosę, bo oni się pewnie znowu przestraszą, więc po prostu zanim jeszcze zobaczą ciało, to krzyczę, żeby przygotowali tam jakieś podkłady kolejowe i tak dalej, te deski, żeby można było zrobić przejście, nie? Kiedy wyłaniasz się z mroku tej świątyni, czy też grobowca, niosąc na rękach... Nie, wolałbym, żeby to było dyskretnie zrobione, czyli po prostu wolałbym, żeby oni się czymś zajęli i tylko wzywam inżyniera, żeby z nim spróbować z jakimiś tam paroma wtajemniczonymi, że wydarzył się wypadek, że tak powiem, nie? Wydaje się, że to jest krucha natura tych innych robotników i tak dalej. Więc wolałbym wezwać inżyniera po prostu, że tutaj mieliśmy wypadek i... Więc inżynier wraz z dwoma innymi robotnikami przychodzi tutaj do was, do korytarza i robotnicy widzą, znaczy widząc ciało jednego ze swoich pobratymców, no, mają bardzo nieszczęśliwe i przestraszone, zmartwione miny, ale jakoś nie dyskutują, tylko zawijają ciało w jakieś płachty przyniesione ze sobą i w towarzystwie inżyniera wynoszą je na górę, a później inni przynoszą, taszczą takie tam dwa, trzy podkłady kolejowe, które po prostu przerzucają jak most przez tą dziurę, dzięki czemu można po tym przejść w miarę bezpiecznie, bez karkołomnych skoków przez przepaść czy innych kombinacji alpejskich. Zmierzamy, myślę. Asystuję panu profesorowi jak mogę, żeby mimo wszystko nie piknął z tych trzech pali i idziemy. Stanisław idzie pierwszy dalej, tak? Tak. Dobrze, to Stanisławie, moment. Rzuć mi na spostrzegawczość w takim razie. Najczęściej używany rzut w grach RPG. Tak. Udało ci się? Tak, udało się. Korytarz w tym miejscu nadal idzie pochyło w głąb, ale już nie tak stromo jak ta wcześniejsza część. I pod jego dalszą częścią widzisz, że podłoga rzuca ci się w tym świetle latarki bladym. Rzuca ci się, że podłoga w tym miejscu jakby różniła się budową od pozostałych elementów korytarza i widać, że no jest to taki szerszy fragment korytarza, który wygląda nieco inaczej, co twój żołnierski zmysł sugeruje ci, że możliwe, że to jest jakaś kolejna przeszkoda, którą trzeba by było ominąć, pokonać, sprawdzić, co to jest. No to jak wszyscy się zbliżą tam do mnie, no to świetę tam latarką. No tutaj państwo muszą coś zaradzić, żebyśmy bezpiecznie mogli przejść dalej, rozumiem, żeby zbadać, co tu się w tych podziemiach znajduje. Aczkolwiek wyraźnie jest podłoga inaczej wygląda tam w głębi. Jeszcze raz, Żuraw, możesz opisać? Po prostu podłoga, wy byście nawet tego na pierwszy rzut oka nie zauważyli, ale podłoga w tej części korytarza jakby odznacza się w pewien sposób. Jest jakby inna fraktura tego kamienia, jakby coś tu jest takiego, po dłuższym przyjrzeniu się jest niepokojącego w tym fragmencie podłogi. No inaczej wygląda, nie? No to na ile jesteśmy w stanie podejść, tak zanim to się zacznie, to pewnie podejdziemy, żeby móc na to
no, z bliższej odległości patrzeć i właśnie bym chciał to przeanalizować, czy są tam jakieś symbole, jakieś oznaczenia, cokolwiek, wiesz, co jestem w stanie wyciągnąć z tego. To albo rzuć mi na trudny test na spostrzegawczość, albo na sztukę przetrwania może. Przetrwania, nie. Bo teoretycznie ja bym mógł obniżyć swoją spostrzegawczość o 3 dzięki szczęściu, bo miałem trudne. A, no to jak chcesz, to możesz. No to tak zrobię. Ja oczywiście spróbuję, bo czemu by nie? Oczywiście mi nie wejdzie. Ale droga wolna. Nie, więc Stanisławie, podchodzisz pod krawędź tej podłogi, przyklękasz, oświetlając sobie latarką, delikatnie przesuwasz dłonią po frakturze tych kamieni i dostrzegasz niewielką szczelinę, która oddziela ten fragment podłogi, na której stoicie, od tego odmienionego, i wydaje ci się, że czujesz w tej szczelinie lekki chłód powietrza. Wydaje ci się, że tam prawdopodobnie pod spodem może być jakaś kolejna dziura, może to jest zapadnia, może to jest jakaś pokrywa, taka, nie wiem, jakby to nazwać, klapa. Może to jakiś stary inkaski mechanizm obronny. Ale w każdym razie jesteś raczej pewien, że to jest kolejna pułapka, której uchromienie coś powoduje. Nie wiesz, czy to coś, że wpadnie się do środka, czy wyskoczy ci jakaś, nie wiem, włócznia ze ściany, czy cokolwiek innego, ale... Rzucam głośno pytanie, czy to jest normalne w grobowcach starożytnych, czy też jakichś ludów, że w ścianach są jakieś pułapki, zapadnie? Tak patrzę na resztę towarzystwa naukowego, że tak powiem. No. Pułapki zbywają, ale taka konstrukcja jak tutaj za bardzo nie występuje, że właśnie prędzej spodziewałbym się, że jest to kolejne coś, co ma utrudnić dotarcie do centrum. No to krótko opisuję, nie? Że tam prawdopodobnie coś, powiedzmy, ja to nazwałbym wilczym dołem, po prostu, że ktoś znowu tutaj zrobi jakąś zapadnię, coś w tym guście. Z tym, że na tą chwilę nie mam pomysłu, jakbyśmy mieli to dezaktywować lub aktywować za bardzo. Także wyraźnie tam nie ma, wyraźnie jest jakaś pusta przestrzeń. Tym bardziej bym chciał tego uniknąć i, mówiąc szczerze, jakąś kolejną wielką szynę czy kolejne nad tym postawić, żeby po prostu nad tym bezpiecznie przejść. Możemy położyć na tym szynę czy kolejne, czy to nie aktywuje bądź co bądź jakiegoś mechanizmu. No, a jeśli położymy ją na cegłówce, to nie powinno. A z drugiej strony, zresztą... Dobra myśl. No, próbujcie. A w tym czasie właśnie ja bym chciał spróbować sięgnąć pamięcią do swojej wiedzy, czy faktycznie w jakichś innych grobowcach, jakichś świątyniach to jest częste zjawisko, że są jakieś zabezpieczenia tego typu, że jakieś... To rzuć mi na archeologię, na archeologię. Twoja wiedza daje ci takie informacje, że to nie jest coś często spotykanego ogólnie w jakiejkolwiek jakiejś dawnej kulturze, czy to starożytnego Egiptu, Rzymu, czy kultur południowoamerykańskich. Raczej pułapkami zabezpieczano albo grobowce jakichś ważnych postaci, albo świątynie jakichś ważnych bóstw, ewentualnie miejsca, co oczywiście jest raczej miejscowym zabobonem, ale miejsca uważane za przeklęte też ewentualnie były często zabezpieczane pułapkami. W przypadku ważnych osób czy świątyń, bóstw, raczej jako zabezpieczenie przed złodziejami, przed rabusiami grobów, a w przypadku miejsc przeklętych jako taka dodatkowa zabezpieczenie, żeby albo coś nie wylazło z tego miejsca i było zamknięte, albo żeby ktoś nie dotarł tam, gdzie nie powinien. Mniej więcej podobną rzecz też zreferuję reszcie gromadki. No, ja myślę, że trafiliśmy na coś ważnego. To jest moment przełomowy w polskiej architekturze, archeologii, jak i w archeologii na całym świecie. Ja wam mówię, znaleźliśmy coś ważnego. Tylko musimy uważać, nie może powtórzyć się sytuacja, która miała miejsce chwilę temu. Nie możemy stracić już żadnej jednostki, nikogo. Człowieka. Tak, człowieka. No tak, bo myślę, że po prostu załatwiamy znowu, żeby jacyś
dwóch, trzech robotników po prostu przyniosło nam parę tych belek, tak rozumiem, robimy taką konstrukcję, jak tutaj pan magister zaproponował. Tylko tak, belki nie, te belki nie są wystarczająco długie, żeby je tak po prostu bez dotykania tej powierzchni przełożyć na drugi. Na szybko niech zbiją trzy, żeby była dłuższa. Panie profesorze, tak jeszcze tylko wolę dopytać. Proponuję, żeby odblokować zapadnię i tam zejść bezpiecznie, czy przejść nad nią? Nie do końca złapałem myśl, która błądziła wokół pana głowy. Nie wiem, co byłoby bezpieczniejsze, ale jeżeli ten mechanizm za coś odpowiada, to lepiej wiedzieć, za co odpowiada chyba, zanim będziemy chcieli na nim przechodzić. Oczywiście. Mijają kolejne długie minuty, kwadrans i robotnicy znowu przytargali wam zbite do siebie podkłady kolejowe tak, żeby dało się je przełożyć, ale i tak, żeby przerzucić ten jeden koniec na drugą stronę, no to albo trzeba było przejść po tym na drugą stronę, albo przerzucić siłowo, co i tak sprawi, że ta belka dotknie tej powierzchni i tak dotknie tej powierzchni. Żeby tutaj próbować jakieś mechanizmy, nie wiem, bloczkowe, no to trzeba było poświęcić dużo czasu, żeby tutaj inżynier Kryn przyszedł i zadysponował jakąś budowę jakiegoś wyciągu czy czegoś, co by pozwoliło w powietrzu przełożyć tą belkę nad... Nie. Bo oni to mogą jeszcze tak rozhuśtać co najwyżej, po prostu tak siłą, wiesz, przerzucić, że jeden koniec znajdzie się na drugiej stronie tej podłogi innej, ale i tak sama belka dotknie powierzchni tak czy siak. Więc może po prostu spróbujmy aktywować ten mechanizm? Przy pomocy jakiegoś ciężaru oczywiście, nie sugeruję, żeby ktokolwiek wchodził. No, belka jest jednym z takich ciężarów. Panie, można też kamień jakiś przynieść z zewnątrz po prostu, nie? Zakładamy, że tu się nic nie rozwali oprócz tego. No, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że to są po prostu zabezpieczenia przed hienami cmentarnymi, którymi my oczywiście nie jesteśmy. Nie, my jesteśmy archeologami. Dokładnie, to jest szlachetny zawód i dlatego jesteśmy dumni, że wykonujemy to. Ale to wiąże się z tym, że musimy wejść tam dalej, a to wiąże się z przejściem tej przeszkody. Musimy no to zrobić. Im szybciej, tym lepiej. Teraz pytanie do naszego mistrza gry. Rozumiem, że jakby ten fragment posadzki, gdzie jest ewentualnie pod nią ta dziura, to nie jest jakiś tam misternie tam wyżłobiony w jakieś tam płaskorzeźby i tak dalej, tak? Nie, zasadniczo to jest prawie, że łudząco przypomina całą pozostałą podłogę, tylko twój po prostu wyostrzony jakby z umysł obserwatorski zauważył, że może ta struktura kamieni trochę inaczej poustawiana potem... Sugerowałem po prostu mapką. Tak. Okej, no dobra. Dobrze, aczkolwiek z bezpiecznej odległości. Przyniesiono jakiś kamień i na wasz sygnał któryś z robotników po prostu ciska go mniej więcej na środek tego fragmentu podłogi. W momencie, kiedy kamień uderza o powierzchnię, słychać taki szczęk i nagle ta podłoga tak otwiera się jak zapadnie na boki i po prostu kamień tak wpada i po chwili słychać takie głośne bum, znaczy takie głuche, takie stuknięcie, jak kamień gdzieś tam uderza o dno. Oświecić, co tam jest w dole. Chyba jak wszyscy. Jest to taki kilkumetrowy w głąb prowadzący szyb ciemny, gdzie na dole po prostu leży kamień. No po prostu taka dziura, że jakbyś tam ktoś wpadł, to najprawdopodobniej by się połamał albo zabił, nie? Nie ma jakiegoś dodatkowego przejścia, jakiegoś małego tuneliku czy coś, nic. Nie. Kolejna pułapka. Ajajaj. No ale teraz już wiecie mniej więcej, jaką to ma szerokość i można oszacować położenie kolejnego mostu. Na szczęście materiałów budulcowych wam tutaj nie brakuje, więc to jest tylko kwestia czasu poświęconego na kolejnych tam minut na przytarganie tych belek i przerzucenie tego przez dziurę i można iść dalej. No to robotnicy do roboty. My odsapniemy sobie delikatnie i potem pewnie jeden za drugim przejdziemy to. Okej. Więc po kolejnych długich kwadransach, które minęły, zanim to wszystko zostało załatwione, pokonujecie tą przeszkodę,
I widzicie, że korytarz znowu zakręca tym razem w prawą stronę i ciągnie się gdzieś przed siebie w mrok. Co robicie? No i oczywiście. No i oczywiście. Oczywiście jak zabrakło nam linę, to bierzemy kolejną w razie czego. Tak, linę to wam zabrakło już za tym. Za liny to już wam zabrakło za tą pierwszą pułapką. No to dobieramy kolejną. Ale czy tutaj też jest taki spadek jak na początku? Czy... Cały czas jest ogólnie delikatny spadek, nie? I dalej jest tutaj tak zarośnięte konkretnie, czy... Znaczy dalej widać tutaj ślady wilgoci i nawet gdzieś tam jakby z dalsza czujecie tej wilgoci jakby więcej. Stanisławie, idziesz pierwszy, rzuć na spostrzegawczość znowu. Hehe, idąc dalej widzisz, że korytarz znowu zakręca. Tym razem w prawą stronę i u załamania jego korytarza widzisz czarną taflę jakby wody, która odgradza was na podobnej szerokości, co ta pułapka z zapadnią od dalszej części korytarza. Breja cuchnie stęchlizną, nawet jak świecisz w nią latarką, to nie jesteś w stanie jakby przebić jej lustra. Po prostu jest to czarna cuchnąca breja. Nie wiesz do końca, czy to woda, czy to zanieczyszczona woda jakimiś innymi rzeczami. Nie wiesz, nawet nie... kroków do tyłu staram się tego nie wdychać za bardzo, nie? Gdzieś tam zakrywam się odruchowo kawałkiem marynarki. Strasznie jakieś śmierdzące, nie wiadomo, może być niezbyt bezpieczne dla nas wdychanie tego. Ja bym tak wziął końcówkę ołówka, tak zamoczył w tym tak... Panie profesorze, lepiej nożem albo innym metalem. Proszę nie brudzić swojego ołówka. No już dobrze, Kaziu. Przezorny jesteś. Oczywiście. Dobra cecha w twoim wieku, taka przezorność. Prawda? Kaziu, jedną ręką zasłaniając usta, drugą wziąwszy jakąś mniej używaną, nie wiem, tal, żelazo, cokolwiek, faktycznie... Powtórzył to, co pan Jastrzębski próbował robić. Zanurzasz przedmiot tej cuchnącej brei. Nie zachodzi żadna reakcja chemiczna, więc wbrew twoim podejrzeniom nie jest to jakiś kwas czy inna żrąca substancja. Wyciągasz nóż, czy tam co tam wsadziłeś, ociekające czarną, cuchnącą po prostu breją. Zabrudził ci ostrze, ale nie wydaje się być żrący. Co do zasady, nie ciągnie się to jak kisiel, tylko zachowuje się jak woda. No, taka mocno brudna, stęchła woda. Okej. Okay. Kaziu, żeby... Kazimierz, żeby oczyścić swój nóż, to po prostu na chwilę wbił go w glebę, żeby... Bo tutaj są kamienie porośnięte pchem, to ciężko ci wbić nóż w glebę. Omek możesz obetrzeć sobie. Właśnie, omek mogę to powycierać. No, to tam męczysz się wycierając nóż o mech. No i macie kolejną jakby przeszkodę do ominięcia, no bo tak naprawdę nie wiecie, jak ten dół jest głęboki z tą wodą. No i nawet żeby był płytki, to przechodzenie przez śmierdzącą breję należy do najprzyjemniejszych rzeczy w życiu, więc... Powiedziałbym tak. Zgłaszamy procedurę. Tak. Zamiast budować kolej, to budujemy mosty. Zaczynam mieć podejrzenia, że my po prostu powinniśmy ze sobą wziąć jeden most i cały czas go przykładać. Ale potem jak wrócimy... Nie, no bo jakbyście się musieli wracać po kolei na jakieś elementy, więc to tak, za każdym razem przekładać ten sam most, to czasu w cholera. A jakby ktoś musiał się wrócić i by zostawił pomiędzy... A jakby trzeba było uciekać na przykład, to... Nie. Przezorny zawsze zabezpieczony. Trzeba mieć górę, mimo co. Kolejna porcja czasu już według chronometru profesora Jastrzębskiego wskazuje, że już zbliża się powoli pora obiadowa, więc posuwacie się w tych podziemiach bardzo wolno z powodu tych ciągłych przeszkód i wracania się po materiały budulcowe i budowanie kolejnych kładek mających umożliwić przejście dalej. No ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo i przyjemnie, więc w końcu możecie przejść dalej i korytarz ciągnie się tym razem prowadząc do skalnego łuku, który ewidentnie wiedzie głębiej do jakiegoś pomieszczenia. Moi mili, wszyscy chyba chcielibyśmy wejść głębiej i sprawdzić, co tam się dzieje, ale czas płynie nieubłaganie, a żołądki domagają się poślenia.
więc może zostawmy to na porę poobiadową. A teraz posilmy się. Przeanalizujmy, co tak naprawdę udało nam się zobaczyć. No chyba, że zaglądniemy tylko szybko do tej komnaty i jej sprawdzanie zostawimy na potem. Nie będę przeczyć, panie profesorze, że głód wiedzy zagłusza mi chwilowo głód faktyczny. Ja posiłku nawet nie potrzebuję, a zajrzeć bym tam chętnie zajrzał. Młody zapał w młodym ciele. Bardzo się tutaj nie. Dobrze, więc idźmy dalej, skoro tak. Ale uważajmy, skoro tyle... To możemy tylko zajrzeć i faktycznie zrobić przerwę, jeśli panowie potrzebują. I pani, oczywiście. Nie mogę pominąć pani Gertrudy. I kiwam. Tak, tak, proszę dopilnować, żeby z Gertrudy było wszystko dobrze. Kaziu, liczę, że nie zawiedziesz mnie. Staram się pilnować państwa porówno. O, dobrze, to skoro tak otwieramy. Znaczy, tutaj wstawiłem drzwi, ale tutaj tak naprawdę jest po prostu wejście, taki kamienny łuk przejściowy, a wszedłeś tam, rozumiem, Stanisławie, tak? Tak. Okej, dobrze, więc Stanisław, może najpierw stańcie tu przed. Stanisławie, chciałbym, żebyś rzucił trudny test na spostrzegawczość, czyli na połowę. Tym razem nie. Pamiętaj, ile możesz forsować, albo ostrzejście w sumie nie. Ale jak chcesz. Mogę po prostu te forsować. Aha, forsowanie musisz forsować. Bez względu na drugi raz rzucasz, ale mogą być jakieś konsekwencje. Dobra, to sforsuję. Nie udało się. Więc teraz tak. Konsekwencją tego forsowania będzie to, że nie będziesz miał rzutu obronnego na działanie pułapki. Więc tym razem wysforowałeś się do przodu, wchodząc do dużego, owalnego pomieszczenia i nierozważnie postąpiłeś o kilka kroków za dużo do przodu i nagle pod twoją stopą usłyszałeś takie szczęk, klik i w tym momencie kto szedł za Stanisławem drugi? Kaziu. Kazimierzu, rzuć trudny test na zręczność. Wiesz co, wolę 9 punktów szczęścia chyba. Gdzie mam szczęście, mam tyle. Klikasz na to i tam wydaje się. Ty masz dużo szczęścia chyba. Nie, właśnie nie. Ale tak. Podam szczęście. Proszę. Okej, okay, więc w momencie, kiedy Stanisław uruchomił jakiś mechanizm, tknięty złym przeczuciem, Kazimierz jakimś cudem po prostu rzucił się prawie że szczupakiem przed siebie, wyskakując z pomieszczenia i za tobą opuściła się z góry taka kamienna płyta, która odcięła was od Stanisława. Ciebie, Stanisławie, nagle słyszysz taki szum, jakby coś nadciągało i z licznych otworów w ścianach zaczynają po prostu sypać się na ciebie, zaczyna się na ciebie sypać po prostu piach i ziemia. Dzieje się to tak szybko i to nierozważne stopnięcie sparaliżowało cię na sekundę za długo. I w momencie, kiedy już chcesz się ruszyć, to praktycznie przysypują cię zwały ziemi i piachu, ale chyba mechanizm tej pułapki, grzęźniesz w tym, no jesteś przywalony, rzuć test poczytalności, proszę cię, teraz, ponieważ nagle, wiesz, masz flashbacki z czasów Wielkiej Wojny, kiedy wybuchy pocisków artyleryjskich wnosiły, wiesz, zwały ziemi i zasypywały te okopy. Porażka, zmienia się w kłębek. To jak porażka, to się rzuć na inteligencję, czy to zracjonalizujesz, czy nie. Ja tylko zapytam, czy ja mogę Stasia wyciągać z tego wszystkiego? No nie, bo odcięła was kamienna płyta. Tracisz, rzuć K6. Mimo, że go złapałem, to został tam. Nie złapałeś go. Nie, ty skoczyłeś przed płytą, która upadła i odcięła was od dna. A, dobra. I K6 punktów poczytalności tracisz. 3. Okej, okay. Dobrze.
jesteś przysypany przez zwały ziemi i piachu, który zwala cię z nóg, tracisz oddech, jesteś wszędzie, widzisz czerń, gdzieś tam masz flashbacki z czasów Wielkiej Wojny, kiedy właśnie pociski artyleryjskie wybuchając naokoło okopów, w których nieraz siedzieliście, zasypywały zwałami ziemi przyczajonych w nich żołnierzy, nieraz właśnie godzinami jakimiś tam spędzaliście w takich okopach, czekając aż ta nawałnica artyleryjska minie, widziałeś jak szczury gdzieś tam obgryzają poranione kończyny twoich kolegów w okopach, widziałeś po prostu śmierć i zniszczenie, czujesz, że dusisz się, nie wiesz czy masz klaustrofobię, czy kiedykolwiek miałeś z tym problemy, ale czujesz się jakby cały ciężar tego świata przygniatał ci klatkę piersiową, próbujesz nerwowo się wygrzebać i słyszycie jak pomieszczenie za płytą jest zasypywane, słyszycie ten jak jakiś tam zwały jakiejś tam czegoś, ziemi, kamieni, piachu, nie wiadomo czego w sumie, bo odgadza was kamienna płyta. Odcinałem was od Stanisława, gdzieś tam za niej słyszycie tylko jeszcze zduszony jęk, a potem zapada cisza. Myślę, że głos przysypywania, czy jakiś jęk nie jest stale potrzebny Kazimierzowi, żeby szukać opcji na otwarcie tej płyty. Badania jej dokładnie i szukania czegokolwiek, co można zrobić, żeby jednak dostać się do pana Stanisława. To rzuć na spostrzegawczość. Oczywiście, profesor, to samo, tak tylko na woka. Coś tam się stało. Przysypuję go. Musimy to jak najszybciej otworzyć. Definitywnie. Dobra, moja spostrzegawczość zdana. Niestety, Kazimierzu, masz złe wieści dla swoich współtowarzyszy i zapewne dla Stanisława, który nawet nie wiecie, czy ciągle, czy jeszcze żyje. Nie wydaje się jakby, żeby to był jakikolwiek mechanizm, który miałby podnosić tą płytę. Chyba będziecie musieli po prostu przebić się fizycznie. Ale czy zdążycie do tego czasu, zanim ewentualnie Stanisław umrze przygnieciony ciężarem, bądź udusi się pod wpływem odcięcia dopływu powietrza? Kaziu, biegnij po inżyniera. Lecę! Chyba musimy wysadzić tą płytę. Lecę po dynamit! Okej, to lecisz po inżyniera czy po dynamit? Myślę, że po jedno i drugie. Oba. No dobrze, Stanisławie, w międzyczasie, kiedy w końcu dochodzisz gdzieś tam do siebie, przytomniejesz, jakoś siłą woli, niespożytą energią żołnierza, który instynkt przetrwania ma na naprawdę wysokim poziomie, jakimś cudem, gdyby to miejsce obserwowała jakaś kamera, to by było tylko spod takich zwałej ziemi, piachu, taka najpierw taka dłoń przebija się na powierzchnię, zaciska się w pięść i chwilę później, walcząc ostatkiem sił o oddech, wygrzebujesz się taki umorusany ziemią i piachem, tak wystarczająco wygrzebujesz się z tego i widzisz wokół siebie po prostu czerń, bo latarka, która gdzieś niosłeś, gdzieś zginęła w tym morzu piasku. Widzisz po prostu czerń, ale łapiesz stęchłe powietrze, żyjesz. Najwyraźniej stara inkaska technologia nie wytrzymała próby czasu i pułapka nie zadziałała do końca tak jak powinna i całe pomieszczenie nie wypełniło się tym, czym miało się wypełnić, bo dawno zginąłbyś, jak nie pod ciężarem tych zwałów ziemi, to po prostu udusiłbyś się, nie mogąc się z nich wykopać. Ale to, oczywiście to trwa dłuższą chwilę, twoi towarzysze o tym nie wiedzą. Ale znajdujesz się sam w ciemnościach. Kompletnie. Sam, próbując się wygrzebać. Nie wiesz, gdzie nawet do końca jesteś, bo ciemności są tak nieprzebyte, że nie widzisz nic kompletnie. Kazimierz, co chciałeś zapalić? Wyciągnę zapalniczkę, chcesz trochę poświecić. Także ewentualnie, czy w moim pobliżu jest ściana, czy coś takiego. Ja już myślałam, że wyciągasz cygaro. To rzuć na szczęście, czy masz. Trzeba go troszkę zmarnować. Rzuć na szczęście, czy masz przy sobie zapalniczkę, ja czy nie zginęła gdzieś tam w zwałach piachu. No nie masz. Chyba zapomniałeś jej w ogóle zabrać ze sobą. Kazimierzu, ty przebiegając przez te wszystkie prowizoryczne kładki i mosty zbudowane do tej pory, wybiegasz pośpieszno zdyszany na zewnątrz i
Panie Janie? Gdzieś tu pan jest, panie Janie? Kiedy robotnicy gdzieś tam czekający na to, na dalszy rozwój sytuacji widzą takiego zdyszanego Kazia wybiegającego na powierzchni, krzyczącego panie Janie, to Jan i pokazują ci palcami tam w głąb obozu, bo zapewne gdzieś tam musiał akurat odejść w jakimś, pewnie dopilnowując. Rura w tamtą stronę, chyba że mówisz o całkiem obozie, że trzeba by samochodem jechać. Nie, w tym obozie tutaj dalszej części tego obozu, tam gdzie miały być składowane te wazy, urny, czy tam dzbany, które wynieśliście. No to Rura w tamtą stronę. Biegniesz tam i widzisz, że on akurat, Jan, jakąś tam wydaje jakieś dyspozycje tym dwóm strażnikom, którzy ewidentnie mają teraz stać na straży tego namiotu magazynowego, którego zostały przeniesione te wszystkie dzbany. Dobiegasz taki zdyszany do niego, prawie że musząc zapierać się rękami na kolanach, żeby złapać oddech. Panie Janie, szybka sytuacja. Pan Stanisław wszedł, jakaś kamienna ściana spadła, coś zaczęło go przysypywać. Potrzebujemy pomocy, potrzebujemy się do niego dostać, ratunku. No dobrze, no to bierzmy kilofy i czym prędzej, tak? Czym jak natychmiast prędzej, mogę coś wziąć, mogę coś pomóc. Nie wiem, czym pan chce tą kamienną ścianę usunąć, ale jest dość gruba. No, możemy wziąć dynamit, ale muszę się temu przyjrzeć. Nie wiem, czy to będzie bezpieczne. Weźmy na wszelki wypadek, żeby się drugi raz nie wracać. No dobrze, no to on tam szybko organizuje. Ale co się stało panu Stanisławowi? No pojawia się znikąd hrabina Potocka. Kaziu. Tak, pan Stanisław jest w tym momencie w tarapatach, trzeba go jak najszybciej ratować. A tak, mogę jakoś pomóc? Nie wiem, pani hrabino, czy może ja przygotuję jakieś opatrunki, może ja, nie wiem, zagotuję gorącą wodę, może trzeba będzie stanowisko medyczne. Proszę szykować stanowisko medyczne, tak. I ona gdzieś tam, wiesz, zaczyna się krzątać. Mija kilka minut, kiedy tam inżynier Kryn organizuje wszystkie niezbędne rzeczy do tego, żeby z misją ratunkową się udać, i po kolejnych kilku minutach pokonywania krętych korytarzy zjawiacie się znowu pod kamienną płytą. W tym czasie właśnie, Stanisław, wydostałeś się na powierzchnię. Ciężko dysząc, szukasz po kieszeniach zapalniczki, ale klniesz gdzieś w duchu, że chyba jej ze sobą nie wziąłeś albo zgubiłeś w tym. Nie wiesz do końca, gdzie jesteś. Ostatnie, co pamiętasz, zanim spadły na ciebie tony piachu, to że byłeś w jakimś mniej więcej okrągłym pomieszczeniu i tyle, nie? No to chciałbym do najwyższej ściany dotrzeć, przeżyć w ten sposób. To wiesz co, rzuć mi na sztukę przetrwania. Mam góry. Okej. Mogę rzucić. No to będzie ekstremalnie trudny test i będziesz się ewentualnie na szczęście, jak chcesz. Słuchaj, jakby nie patrzeć, jest tu góra piachu. A na szczęście zwykły? Czy też ekstremalny? Nie, zwykły. To w ogóle na szczęście mam większą szansę. No. O! Udaje ci się dotrzeć do ściany, gdzieś tam czołgając się w tym całym rumowisku, docierasz w końcu do twardej powierzchni zamechaconej, lekko wilgotnawej ściany. Czujesz pod palcami nierówności, czujesz ten taki stęchły zapach mchu. No to wiedząc, że to pomieszczenie było okrągłe, no to idę wzdłuż ściany, obojętnie w którą stronę, starając się dojść do tego miejsca, gdzie było wejście. Okej, tylko idziesz w lewo czy w prawo? Rzucę sobie. 1-3 to w lewo. No to w lewo idę. W lewo, więc... Moje lewo. Przesuwasz się powoli wzdłuż lewej, jakby lewej twojej strony, twoje lewo, czyli... Ja mam lewą rękę prosto na tej ścianie i idę w tą stronę. Okej, dobra. Czyli rozumiem, że byś szedł w tą stronę, tak? I w dół. Nie wiem, po której ścianie jestem. Nie, szedłbym w tą stronę raczej. Zgodnie z wskazówkami zegara, o, może tak. Aha, okej. Dobra, więc... Bliżej północnego wejścia będzie wtedy. To ten, aha, w tą stronę byś szedł, tak? Aha. Więc po pewnym czasie, czołgając się przy tej ścianie, docierasz do jakiegoś załomu w murze i macasz ręką dalej i czujesz, że nie ma tam nic, nie? W sensie, że czujesz, że macasz tylko powietrze, tak jakby gdzieś jakiś otwór był przed tobą, może jakiś korytarz, może coś innego, może jakaś dziura, do której zaraz wpadniesz, jeżeli postąpisz jeszcze krok. Nie masz kompletnie pojęcia, bo nie widzisz. No to macam ręką, nie?
potrzebuję się jeszcze tam z pół metra i macam ręką. Czy faktycznie tam jest jakaś posadzka, czy raczej nie? Widzisz, czujesz, że to osuwisko, na którym cały czas się posuwałeś, czujesz, że ono jakby delikatnie opada w dół, tak jakby schodziło gdzieś, się przesypało gdzieś dalej, więc może masz przed sobą gdzieś jakiś korytarz albo coś takiego, no ale jest totalnie ciemno, więc idziesz po omacku. Prawda. A w tym samym czasie Kazio dobiega z inżynierem Krynem pod zamkniętą płytę. Co tutaj? Tak, tutaj, panie Janie. Okej, to ja sobie rzucę na... co on tam ma? Nauka. On tak chwilę ogląda to pomieszczenie. No niestety, ale nie mogę zarekomendować wysadzenia tego dynamitem, ponieważ ryzykujemy zawalenie się całego korytarza. Ta budowla jest bardzo stara. Chyba musimy kłuć i liczyć i modlić się do Jezusa Chrystusa, Pana naszego, że Stanisław jeszcze żyje. Stanisław! I tam zaczął się drzeć. Ja pokładam głębokie nadzieje, że istotnie jeszcze żyje. Gdzie jest kilo? Gdzie? Dajcie mi kilo. I tak już, jeżeli zabraliście ze sobą narzędzie, to profesor dopada do Kilofa i będzie już rozpoczynał operację przebijania się. No dobra, więc teraz Stanisławie rzuć mi na spostrzegawczość, ponieważ wyostrzyły ci się zmysły, to dostaniesz kość premiową, mimo że... To nie nasłuchiwanie? No bo nasłuchiwanie też, o właśnie, nasłuchiwanie z kością premiową. Gdzieś ze swoich pleców... Po swojej teraz lewej stronie słyszysz takie przytłumione, jakby ktoś wołał. Masz wrażenie, że chyba twoje imię. A potem takie stuknięcie. Stuk. Potem stuk, 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 stuk. Wiesz, zaczynają regularne stuknięcia gdzieś tam dobiegać. Jakby ktoś zaczął walić w jakąś kamienną ścianę. No to jakieś... chciałbym się podczołgać z powrotem, ale też cały czas jakby mając tym razem po swojej prawej stronie tą ścianę, tak żeby wszystko gdzieś na środek. Wiecie co? Wyobraziłam sobie, jak jest ten wielki garniec piachu i pan Stanisław na samym szczycie tak leży takim na brzuchu, zwrócony do wejścia i nam się udaje przebić, to te wrota znikają i Stanisław tylko tak wyjeżdża na tym piasku z drugą stronę. Jeśli nam się uda. Więc... Jeśli nam się uda. Czołgasz się i słyszysz z każdym twoim tym podczołgnięciem, słyszysz coraz wyraźniej jak regularniejsze stuknięcia i co jakiś czas takie głośniejsze pokrzykiwanie i jesteś pewien, że ktoś wykrzykuje Stanisław, Stanisław cały czas, tylko no, jest to tłumione przez grubą kamienną ścianę i zwały piachu, ale czujesz, że twoi towarzysze próbują chyba dostać się do tego pomieszczenia, ale ewidentnie coś im musi zagradzać drogę, skoro słyszysz stukanie, być pewnie pracują kilofami. Zakładasz, że pewnie nie mogli tego w inny sposób, nie wiem, wysadzić dynamitem, bo pewnie groziło to zawaleniem, więc... No raczej tak. No, jak dotrę ewentualnie do tej przeszkody, to mi powiedz. No w końcu docierasz do takiego podobnego jakby zagłębienia w murze i słyszysz wyraźnie właśnie, czujesz zimny dotyk nieomszonej skały i słyszysz coraz wyraźniejsze takie te stukania i też nieco głośniejsze te pokrzykiwania. To bieram powietrze w płucach. Krzyczę, żyje! Więc... Uważajcie, piachu tu pełno i gruzu! Więc słyszycie takie... z drugiej strony... Ucho przykłada profesor. Chyba coś usłyszeliście, nie? Z drugiej strony takie przytłumione... Tak, Boże, on się dusi. Możesz rzucić na ten, na swoją kondycję, czy ci się to udało głośno, wystarczająco głośno krzyczeć, nie? Jeśli się dusi, to tym szybciej musimy pracować. Ja mam tylko 50 kondycji. Nie wiem, jakiś kiepski żołnierz. No właśnie. Opuszczałeś zaprawę tą poradną. Co to jest ewentualnie... dla żołnierza? Nie. Jako żołnierz na mecz. Drugi gracz dzisiaj na tej sesji takiej postaci, że byłego żołnierza bym nie zrobił. No, wydzierasz się, ale nie wiem, do was dociera tylko takie przytłumione. Jeszcze walę pięścią. Znaczy, tak nie to, że... To tak wiesz, nie? No. W drzwi pięścią. On jeszcze żyje, może to musimy się pośpieszyć. No to teraz rzuć mi na siłę. Wykończysz mnie.
Ledwo. Słyszycie? Ja też mam 50. Zatrzymali ci się na chwilę. Tak, zatrzymali ci się na chwilę. I tak słyszycie takie delikatne puk, 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 puk z drugiej strony. Ewidentnie chyba Stanisław żyje. Chyba przeżył tą niespodziewaną pułapkę i próbuje dać wam znać, że z drugiej strony jest. No więc ja tak bym się rozglądał, czy pracownicy przyszli razem z wami jacyś. Myślę, że... No czy to tam, dużo was się tutaj za bardzo nie zmieści w tym korytarzu, więc tak aż tak nie ma to większego sensu, żeby... Chyba, że jak ktoś się zmęczy, to po prostu oddaje kill off i następny zaczyna napierdzielać, w sensie takim. Na tej zasadzie, że myślę, że kilku młodych, silnych robotników lepiej użyje kill offa niż podstarzały profesor. No więc tam, sam się rzuciłeś do tego kill offa, szybko się zmęczyłem. Tak. Chyba odpoczął od tej gonitwy za panem Janem, więc poleci do tego kill offa. Tak, więc z dobre pół godziny później i ostrego kucia... W końcu naruszacie strukturę tej skalnej płyty, na którą z drugiej strony naciska, jakby nie było, zwała piachu i gruzu ze Stanisławem na szczycie, że słyszycie drobne pęknięcia i trzaski i inżynier Kryn kazał wam się wycofać. Uwaga, wycofujemy się i w tym momencie właśnie tak jak Kazimierz mówił, skalna płyta po prostu pęka, jakby... wpadając do środka korytarza, a za nią te zwały piachu i gruzu, a na szczycie tego wszystkiego wjeżdża umorusany, totalnie brudny, jakby, nie wiem, na przodku w kopalni pracował razem i trochę w lekko podartym i podniszczonym mundurze Stanisław, który no nie wygląda teraz okazale, tak jak wcześniej. No i nie ma sztucera ani latarki ze sobą, więc... Gramole się kasłając. Coś się stało? Coś złamane? Nie, chyba jestem cały. Dziękuję za ratunek. Gertrudo, pomóż panu. Na pewno coś trzeba sprawdzić. No, wszystko w porządku. Na tyle, na ile jest w stanie. Aczkolwiek jeśli pan twierdzi, że jest w porządku, to... Nie mam co. Odetnę tylko świeżym powietrzem. Może. A ja proponuję, że jednak, tak jak wcześniej pan profesor mówił, jest to pora na przerwę. Może kilku robotników tu przysłać, co by odkopali pana dobytek, bo nie widzę zacnego karabinu pańskiego. Pewnie gdzieś zapadł się pod tumanem piachu. A wypadałoby go jednak odzyskać. To jest dobry pomysł. Ja tu każę robotnikom po prostu przekopać dalej przejście. Niech uważają, bo jakiś korytarz jeszcze tam jest. No to utorujemy drogę. Utorujemy drogę, ale nie będziemy zapuszczać się dalej. Może też uda się odzyskać przynajmniej pański sztucer, kapralu Wolpe. Byłbym wdzięczny. Może uda się wykorzystać ten piasek, żeby zasypać te otwory, które mieliśmy. Czy ty mówisz o tych dziurach w tym? No można spróbować, ale nie, to jest praca na wiele godzin. Czy chcemy tak opóźniać? Najważniejsze jest piasek i tak trzeba stąd przenieść. Można zasypywać, oczywiście. Tak. Więc no w sumie będzie wynoszony do tej dziury tam po drodze którejś. Mogą po kolei zasypywać. Tak. No dziury z wodą to może nie będą zasypywać, bo nie wiadomo co by się stanie, jak tam zacznie się wodę sypać, czy się nie wyleje gdzieś i nie zaleje korytarza, ale tamte dziury wcześniejsze można zasypać, to fakt. Przynajmniej nie trzeba na górę wynosić, tylko więc, niech uważają, żeby nie wpadli do tych dziur. Więc zmęczeni też na adrenalinie wracacie na górę i pora obiadowa już dawno minęła, bardziej to już jest pora podwieczorku prawie, że... I zaniepokojona hrabina Potocka przybiega do was. O, kapralu Wolpe, tak się cieszę, że nic się panu nie stało. Dziękuję za troskę. Odetchnę świeżym powietrzem, wypiję łyk wody. Jak coś, to przyszykowałam stanowisko medyczne, jakby się kapral źle czuł, to może się położyć ewentualnie. Kąpiel może naszykuje. Czemu nie? No w sumie wyglądasz jak siódme nieszczęście, nie? No niby tak, ale szkoda marynarki. Udajecie się na odpoczynek, na posiłek. Kapral Wolpe doprowadza się do porządku. Wy siedzicie w kantynie. Czas na jakąś analizę sytuacji. Muszę przyznać, bardzo zaniepokojony faktem, jak wiele pułapek i jak często one się pojawiają.
Zastanawiam się, kto i dlaczego zadał sobie tyle trudu, żeby na pewno nikt się do środka nie dostał. Albo jakieś wielkie skarby muszą być w środku, no albo faktycznie jakieś zabobonne monstrum zamknięte jest tam i nie chcieli, żeby nikt tam nie wszedł. Osobiście liczyłbym na to pierwsze. Gdyby tam były skarby, czy na pewno wazy ze złotem byłyby na środku? Cóż jeszcze na wejściu? To mnie najbardziej intryguje. Słuszna uwaga. No. Może sprawdźmy, czy wszystkie te wazy są wypełnione złotem, czy to była tylko ta jedna? Możemy. Ja mam właśnie niepokój, że tam w środku będzie jakaś świątynia ku czci czegoś plugawego i wazy zostawili tylko i wyłącznie po to, żeby niby to stworzenie uspokoić. Pierwotne wierzenia były jednak strasznie bojne przeciwko wszystkiemu, co złe. To prawda, masz rację. Nie możemy sobie pozwolić na kolejne takie sytuacje. Musimy być jeszcze bardziej uważni. Jeszcze, gdybyśmy jeszcze stracili kaprala, to no to byłoby słabo. Za dużo jak na jeden dzień. Ale tak, najpierw zjedzmy i sprawdźmy resztę tych was. Spożywacie posiłek, czekacie aż kapral Volpe tam się na nowo odstawi i przygotuje do ewentualnie dalszej pracy. I po posiłku zachodzicie do namiotu magazynowego, strzeżonego przez postawionych tutaj dwóch waszych ekspedycyjnych ochroniarzy, którzy zgodnie z zaleceniem pełnią swoją wartę tutaj. W środku ładnie poustawiane stoją sobie te dzbany i kiedy tak zabieracie się za otwieranie kolejnych zalakowanych wiek tych dzbanów, okazuje się, że w każdym z nich praktycznie znajdują się podobne złote przedmioty, złota biżuteria. Jest tego naprawdę nagromadzone bardzo dużo na oko. We wszystkich tych dzbanach jakieś 30, może nawet więcej kilogramów czystego inkaskiego złota. Już to znalezisko samo sprawia, że gdyby przytopić to złoto na sztabki i oddać czy w ręce kompanii, czy w ręce rządu Peru w Limie, no to prawdopodobnie można byłoby za to sfinansować naprawdę niejedną odnogę linii transandyjskiej, może nawet znaczącą część. Jest po prostu tu fortuna w złocie zgromadzona. No i do tego te dziwne poroża zwierząt. Według zapisków, które czytał Kazimierz, należących do jeleni pampasowych. Nie podoba mi się to wszystko, panie profesorze. Tak, jest strasznie dużo tego złota. Za dużo, jak na jedno miejsce. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim. Definitywnie miejsce kultu. Pytanie czego? I pytanie, czy na pewno chcemy to otwierać i poznać historię tego miejsca, czy jednak... Lepiej byłoby... Znaczy już otworzyliście tak jakby, nie? Tak, ale czy zagłębiać się jeszcze bardziej? W razie jak już rozpoczęliśmy, to musimy chyba to dokończyć. Nie możemy tak po prostu tego zostawić. Szczególnie, że tutaj mają tyczyć i prowadzić tą kolej. Jeżeli to faktycznie jest jakaś ogromna, zapomniana świątynia, wiadomo co skrywająca, to możemy odkryć coś przełomowego. No dobrze. Ponieważ za może 2-3 godziny nastanie wieczór, pytanie, czy wracacie jeszcze do podziemi, czy już stopujecie, ja myślę, że tak powiem, pracę na ten moment i wrócicie do nich następnego dnia? Ja myślę, żeby pracownicy faktycznie to przejście ogarnęli, tak żeby dało się wejść dalej, ale może my już ochłońmy i przeanalizujmy to, co mamy na spokojnie. Kto musi się zregenerować, niech się zregeneruje. No, żeby faktycznie już na noc się może tam nie pchać. Mm-hmm. No, mamy powiedzmy kilka dni. Inżynier mówił o jakichś 6 chyba dniach, jakie mamy na to, więc mm-hmm. Nie musimy się aż tak śpieszyć. 5-6, no, tak mniej więcej. Więc ja bym zarządził, robotnicy niech robią, a umysły niech odpoczywają. No to oni tam spokojnie przed kolacją zdążą odkopać na tyle tego gruzu, żeby tam do tej sekcji korytarza dalszego, gdzie doczołgał się Volpe, żeby tam przebili się przez ten obszar. Stanisławie, rzuć mi na szczęście. Again. Again. Nie mam. Ja mam bardzo mało szczęścia. No,
Przed kolacją dostanie, przed kolacją robotnicy przytaszczyli do obozu twój sztucer. Niestety okazało się, że w wyniku tego zawału nie nadaje się do użytku. Coś tam w nim pieprznęło na tyle, że trzeba było jakieś części w nim wymieniać. Nie ma ich na podorędziu, trzeba było się wracać do Lamechorady. Nie da się go naprawić tak po prostu ad hoc, od ręki, więc jest bezużyteczny na tą chwilę. No, nie spodziewałem się, że tam było z czym walczyć pod ziemią, więc się za bardzo tym nie przejmuję. No ale zawsze ewentualnie jeszcze wasz myśliwy ma broń i wasi strażnicy, ewentualnie zabrać możesz któremuś z nich, jakbyś potrzebował. Jak już zbliża się ku wieczorowi i faktycznie odpoczywamy, prawdopodobnie podczas badań tego wszystkiego, katalogowania i tak dalej, to profesor by tak zaczął zagadywać Kazimierza, bo pewnie razem z nim to robi. Kaziu, a powiedz mi, co ty sądzisz o tej mojej córce, co? To jest bardzo nietypowe pytanie, jak na wyprawę archeologiczną, a nie panie profesorze. Jak to nietypowe? Ludźmi jesteśmy, rozmawiamy o ludzkich rzeczach. Natomiast nie ukrywam, pani Gertruda wykazała się nie lada odwagą, wchodząc tam wraz z nami i nie mając problemu z zejściem po linie czy przejściem po zmontowanych naszych pokładkach, więc pod tym względem jestem pod wrażeniem. Mniemam, iż jako geolog również jest bardzo inteligentną kobietą. A skąd pytanie, panie profesorze? Kaziu. Widzisz, jak ona patrzy na ciebie. Wiem, że jesteś tego świadomy. Aż, panie profesorze, ja jestem człowiekiem nauki, ja nie mam czasu na jakieś relacje prywatne. Oj. Myślę, że pani Gertruda powinna zresztą poszukać osoby, która nie będzie aż tak głęboko w książkach siedzieć, tylko prowadzała ją na jakieś bale zabawy. Aby też. Właśnie. To jest ten twój problem. Za dużo siedzisz w książkach, za dużo. Musisz mieć życie prywatne. Posłuchaj się starego profesora. Miej życie prywatne. Jakże mam inaczej za panem podążać, niż cały czas doedukowując się? Chcę być wierny pana asystentem. Jeżeli nie chcesz wylądować w tym miejscu, gdzie ja teraz jestem, to miej też życie prywatne, proszę cię. Nie zmarnuj tego. Ja się najmocniej pana przepraszam, ale trochę nie rozumiem. Jest pan w dobrym miejscu, jest pan dobrym naukowcem, ma pan satysfakcjonującą córkę. Miał pan żonę, z tego co wiem, świeć panie nad jej duszą. Niestety odeszła od nas, Pytanie. Cóż, ja mam pytanie, czy Gertruda, ta jest gdzieś w pobliżu, siedzi z wami, czy to jest rozmowa na osobności? Gertruda, a ja do ciebie. Myślę, że byłoby to bardzo niezręczna rozmowa, gdyby Gertruda siedziała zaraz obok. Okej, dobrze. No właśnie o to chodzi, Kaziu. Już jej nie ma. I nic mi nie wróci czasu, który zmarnowałem na książki, a nie na spędzanie czasu z nią. Myślę, panie profesorze, że jeszcze nie jest pan w takim wieku, żeby kolejnej partnerki sobie nie znaleźć. Kaziu, wolałbym, żebyś to ty znalazł sobie partnerkę. Proszę nie angażować mnie w związki na siłę, panie Jastrzębski. Ja bardzo doceniam, ale Gertruda jest dla mnie bardziej jak siostra. Jej frywolność i czasami śmieszne żarty bardziej traktuję jak... Ja ją traktuję jako kogoś, kim się powinienem bardziej opiekować, niżeli patrzę na nią jak na kobietę. I naprawdę życzę jej jak najlepszego partnera z naszej krakowskiej szlachty, ale nie czuję się godny na jej męża, naprawdę. Zawsze znajdziesz sobie wymówkę, Kaziu. Smuci to moje serce. Muszę ci przyznać. Proszę się nie przejmować. Jeszcze naprawdę wielu mężczyzn pani Gertruda będzie mieć. Ja w to pokładam nadzieję. Aż będzie pan miał dość jej kolejnych informacji, że wychodzi na schadzkę z kolejnym partnerem. O, nie. Oby niewielu mężczyzn. Oby jednego, a porządnego. I właśnie dlatego rozmawiamy. Nie nazwałbym się porządnym mężczyzną, przepraszam. Zresztą naprawdę nie chcę pana rozczarować, ani tym bardziej pani Gertrudy. Rozczarować? Kaziu, czym ty mógłbyś się rozczarować? Żona jak w obrazek w ciebie wpatrzona. A, wydaje mi się, że to zaślepiony obrazek. Młodzi jesteście, powinniście żyć, a nie tylko w książkach siedzieć.
Będzie czas jeszcze na studiowanie. Nauka nie zając nie ucieknie. No. Tak, w moim wieku będziecie mieć czas na czytanie książek. Choć no, nie ukrywam, że wykształcenie też rzecz ważna, ale nie najważniejsza w życiu. Panie profesorze, przypadkiem nie zrobiło się bardzo późno. Myślę, że powinniśmy się już położyć, co by mieć siły na jutro. Skoro zmęczony jesteś, to idź. Ja tu jeszcze chwilę poprzeglądam. Muszę zrobić dokładny spis tego wszystkiego, co znaleźliśmy, żeby wiedzieć, co mamy i ewentualnie, co będziemy mogli przekazać w ręce lokalnego muzeum. Tak, na pewno się skłonił dość sztywno i czmychnął. Prawie, że aż się za nim kurzyło. W międzyczasie Gertruda zapewne gdzieś tam indziej się znajdowała, no i oczywiście napatoczyła się hrabina Potocka, która postanowiła gdzieś tam wszcząć pogawędkę i tak siedzi rozmarzona przy kubku wieczornej gorącej herbaty. Strasznie intensywny dzień dzisiaj był, prawda? To wszystko, te skarby, te pułapki, tyle złota. Jak myślisz, Gertrudo, co się z tym wszystkim stanie? Mówiąc szczerze, proszę pani, bardziej martwi mnie to, że straciliśmy dzisiaj jednego człowieka i nieomal straciliśmy dwóch kolejnych. Jakoś nie mam w tej chwili głowy, aby myśleć o złocie. No tak, tak, to prawda, to wszystko straszne, straszne tragedie. No i pan Stanisław ledwo uszedł z życiem, jakby nie było. Szkoda wielka by była, gdyby coś mu się stało. Co dalej? Ostatecznie decyzja będzie należeć do mojego ojca. No tak, no tak. Ale gdybym to ja decydowała, myślę, że wstrzymałabym wykopaliska, dopóki nie dostaniemy tutaj profesjonalnego sprzętu i nie wiem, może pomocy wojska, medyków. Kto wie, co jeszcze może się tam dziać pod ziemią. Z tego, co wspominał inżynier Kryn, raczej na pomoc wojska nie ma co liczyć. Myślę, że to za długo by trwało, a ewidentnie kompanie gonią terminy. Pytanie, jak to wszystko się skończy? O! Chyba widzę Kazimierza. Jakoś tak szybko tą kantynę opuszcza, chyba źle się poczuł. Gertrudo, zobacz. No, rzeczywiście. Widzisz właśnie, jak z namiotu kantynowego bardzo takim pośpiesznym krokiem, jakby taki trochę zgarbiony w sobie, prawie że wybiega Kazimierz i gdzieś w głąb obozu, być może do swojego namiotu mieszkalnego się udaje. Źle się poczuł? Wie pani, sam dzisiaj o mały włos uniknął losu pana Stanisława. Kasiu tak bardzo stwierdzielał, że nawet mu grzywka się rozwaliła. Pół sekundy później i sam zostałby zamknięty w tej pułapce. O, Kaziu, coś nie mógłby, nie wiem, czy miałby tyle sobie wytrzymałości, żeby dać radę jak kapral Stanisław. O, dobrze, że się to nie stało, bo to mogło się źle skończyć. Gertrudo, chyba trzeba by było się udać na spoczynek, jak myślisz? Wydaje mi się, że trzeba nabrać sił przed jutrzejszym dniem. Tak, chyba tak. Niestety czas nas goni. Udajecie się na spoczynek? Profesor nie ma nic do roboty więcej dnia dzisiejszego, więc mm-hmm. Jak ktoś będzie chciał coś robić, no to jasne, jak nie, no to pewnie tak. Kasia, to musi ciśnienie najpierw zejść, żeby w ogóle był w stanie spać, ale oficjalnie śpi. Prędzej czy później każdy z was zapada w sen. W sen, który żadnemu z was zasadniczo nie przynosi ani specjalnego odpoczynku, ani ukojenia. Ponieważ każdy z was tej nocy przeżywa jakiś swój koszmar. I teraz bym chciał, żebyście każdy z was rzuciło 1K3. K3 rzucamy teraz, tak? Tak. No właśnie, próbuję. Albo i nie. Dobra, jak jest. Dobra, czyli tak, charakter 1000... Co to za rzut? A, Stanisław rzuciłeś? Nie. No tak, to pewnie ja to będę. Bo rzuciłem tutaj. Zaczniemy od Stanisława Wolpe. 2. Śni ci się... Boże, Kaziu, tak bardzo nie chcę mieć związku z Gertrudą, a nawet Gertrudzie śni się dokładnie ten sam koszmar. Przypadek? Wracaj do opowieści. Sorry.
koszmar na jawie i we śnie. Stanisławie, śnią ci się z powrotem koszmary wojny, chociaż nie do końca nie jesteś pewien, bo wydaje ci się, że znajdujesz, kiedy zaczynasz się wokół siebie rozglądać, zdajesz sobie sprawę, że znajdujesz się w obozie. Kiedy opuściłeś namiot? Przecież przed chwilą położyłeś się spać, ale jakoś wygląda inaczej, ponieważ dookoła ciebie widzisz obraz nędzy i rozpaczy. Obóz cały jest zdewastowany, namioty porozwalane, z nieba leje rzęsista ulewa, ciężarówki, wydają się jakby spaliły się. Wszędzie wokół ciebie leżą ciała, tyle trupów, robotnicy, myśliwy, tłumacz, niedaleko kantyny w błocie leży zalane w kałuży krwi ciało otyłego kucharza. Spoglądasz się na swoje ręce. Strumienie deszczu spłukują ciemno-bordowe strugi po twoich przedramionach. Twoje dłonie są całe we krwi. To twoja wina? To twoja wina? To twoja wina, Kazimierzu. Cała uczelnia się z ciebie śmieje. Cała uczelnia wie, że stałeś się pośmiewiskiem. Cała uczelnia wytyka cię palcami. Cała uczelnia wie, poznała twój mały sekret. Ty mały człowieku, ty zwyrodnialcu, dewiancie, wszyscy wiedzą, wszyscy znają twój malutki sekret. Przemykasz korytarzami Uniwersytetu Jagiellońskiego jak tchórz, przemykając od cienia do cienia, ponieważ gdzie się nie obrócisz, widzisz wykrzywione śmiechem twarze, które wytykają cię palcami i śmieją się, pokazują, tak, to on, to ten, nasz Kaziu. Nasz Kaziu, czy wiecie, że nasz Kaziu? I rozlega się echem po korytarzach UJ-u, który nagle ma korytarze i ściany takie wielkie, tak wysokie, wykrzywione okna. A ty jesteś taki mały, taki struchlały, taki przerażony. I te wykrzywione twarze kolegów? Ty nie masz żadnych kolegów. Jesteś po prostu jednym wielkim zerem. Jastrzębski. Stoisz w namiocie magazynowym. Wyprawa w Peru to jedno wielkie fiasko. Spoglądasz się na porozbijane skorupy dzbanów, których do niedawna jeszcze były złote artefakty starej, pradawnej inkaskiej kultury. Ale teraz to tylko szczerniałe skorupy. Złoto pod wpływem gorąca stopiło się i zmieszało z błotem peruwiańskiej ziemi. Poroża jeleni, wszystkie artefakty opisane, skatalogowane. Wszystko to trafił szlak, wszystko to diabli wzięli i nie ma już nic. A ty jesteś wrakiem człowieka, profesorem, który nic nie osiągnął, który doprowadził do zbezczeszczenia, zbrukania ostatnich fragmentów pradawnej kultury. To ty, profesor? Kto ci w ogóle nadał ten tytuł? Kto ci w ogóle nadał tytuł profesora archeologii? Pytasz sam siebie, spoglądając się na zniszczenia. I ty wiesz, że Muzeum Narodowe w Limie też płonie, też czeźnie, cały dorobek setek lat, tysięcy lat istnienia ludzkości, to wszystko marność, to wszystko przepada, a ty stoisz pośród tego w dogorywających płomieniach pożogi, która sprawiła, że wszystko, co wokół ciebie, co było dla ciebie ważne i istotne, płonie, czeźnie i rozpada się w proch. I wiesz, że to jest dokładnie twoja wina. Gertrudo, trzymasz w rękach tą samą fiolkę. Tą samą fiolkę z arszenikiem, którą tak skutecznie podawałaś swoim... A z tym samym arszenikiem, który tak skutecznie podawałaś swojej despotycznej matce, która próbowała odciąć cię od twojego ukochanego tatusia. Trzymasz w ręku tą śmiejącą się trupią czaszką butelkę, trupią czaszką na etykiecie i czujesz chłód tego
małego szklanego pojemniczka, który niesie zniszczenie. Znowu czujesz tą zimną, wykalkulowaną satysfakcję, która płynęła gdzieś w twoim wnętrzu, kiedy widziałeś, jak życie gaśnie w tej chłodnej, zimnej kobiecie. Patrzyłaś na nią, patrzyłaś na siebie. Widzisz, że czujesz, że zabijając swoją matkę, kończąc jej życie przedwcześnie, tak naprawdę zmieniasz się w nią samą. Tak samo zimną, tak samo okrutną, tak samo despotyczną, która za wszelką cenę będzie dążyć do celu i za wszelką cenę będzie chciała zatrzymać przy sobie wszystko, co dla niej ważne. Wiesz, że nigdy nie byłaś dla niej ważna, byłaś dla niej przeszkodą. Wiesz, że nie podobało jej się to, że chcesz iść własną drogą, drogą naukowca, drogą studenta. Po co to wszystko? Teraz patrzysz się w swoje własne odbicie w lustrze, które starzeje się i rozpada w pył. I zostaje tylko szczerzący zęby szkielet twojej matki, ciebie. Budzicie się w środku nocy. Zrywacie się ze swoich łóżek z krzykiem albo po prostu z przerażeniem w oczach, zalani zimnym potem, mimo tego, że zapatuleni w ciepłe koce i śpiwory. Rzuty na poczytalność poproszę. No jednak, ja właśnie stwierdziłam, że rzucę bez poczytalności, ale dobra. Dobra? Ci, co nie zdali, to tracicie... Bez racjonalizacji? Bez. Tracicie 1d2 punktów poczytalności. D2? Tak. To rzuć D6, no i... Nie, albo jest, jeden, jest bodajże rzut monetą. Jak D2, to tam monetą rzuca. Aha, okej. Okay. My jako zdaliśmy, to tracimy cokolwiek? Po jednym. Taka różnica, ale tak, zrany zimnym potem profesor tak tylko podnosi się i pewnie pierwsze co, to tak wstanie i sprawdzi, wyjdzie z namiotu aż tak w tych swoich pantalonach, czy jakie ma tam ubranie do spania. Pewnie jakaś nocna koszula, może czapeczka taka, elegancka, na głowę zaciągnięta i wychyliłby się sprawdzić te stążnie, czy dalej tam są, gdzie były. Widzisz, wychodzisz przed namiot i widzisz, że rzuć na spostrzegawczość, o tak. Rzucę. Oczywiście tam latarkę, czy tam jakąś lampkę podniosłem sobie z okolicy. Drugi raz na tej sesji spostrzegawczość na jeden. Normalnie. Więc pierwsze co ci się rzuca w oczy, to po pierwsze wychodząc na rześkie powietrze kwietniowej nocy w Peru, wznosisz oczy ku niebu i widzisz, że księżyc ma dziwacznie prawie że czerwony kolor. Taki ceglasty. Bardzo dziwne ci się to wydaje. Nawet napawia cię to w jakiś sposób pewnym prymitywnym lękiem. Jest cicho, ale widzisz, że rozglądasz się uważnie i widzisz, że przed namiotem badawczym, gdzie magazynowane są znaleziska z wyprawy, nie ma strażników. A nawet gorzej, najprawdopodobniej ktoś tam leży przed wejściem do namiotu. No to chwiejnym krokiem, chcąc sprawdzić, jednocześnie nie chcąc tego sprawdzać, pewnie podejdę tak świecąc w tamtą stronę, żeby jak najwcześniej cokolwiek, nie wiem, leżącego wypatrzeć, na ile się da. Więc kiedy podchodzisz bliżej i oświetlasz światłem latarki leżące na ziemi ciało, rzuć na poczytalność. Oczywiście. Elegancko. Weszło, to tracisz jeden punkt poczytalności. Twoim oczom ukazuje się ciało mężczyzny. To jest jeden ze strażników. Nie ma przy nim broni, a jego ciało jest straszliwie poszarpane. Tak jakby coś lub ktoś pocięło go czymś bardzo ostrym. Może szponami? Ciężko powiedzieć. Może jakieś duże zwierzę go dorwało? Pierwsze co, biegnę do namiotu Stanisława i budzę go, jeżeli śpi. Właściwie prawie, że zderzasz się z nim u wejścia do namiotu, bo Stanisław sam już postanowił wstać
i wyjść przytłoczony wizjami koszmaru sennego, który... Chociaż do końca nawet nie jesteś pewien, czy to był koszmar. Jeszcze to... Właściwie to wpadasz na niego, kiedy on tak stoi, prawie że u wejścia do namiotu, tak oglądając swoje ręce, upewniając się, że na pewno nie są mokre od krwi. Myślę, że nawet odruchowo on je przemywa po prostu, bo on widzi, że są we krwi. Tak. Tak, nie, myślę, że wręcz Stasiu to sprawdza, czy pan profesor nie jest we krwi. Tak, wbiegając, panie Stanisławie, tam coś się wydarzyło. Tam leży ciało. Strażnik leży. Jest zmasakrowany. Mógłby pan to sprawdzić? No to widzisz trupio bladą twarz Stanisława. Przez moment nie patrzę w ciebie takim niewidocznym wzrokiem, takim niewidzącym wzrokiem, tak jakby ciebie tam nie było. Ale myślę, że po chwili chyba przytomnieje, jak usłyszy, że faktycznie ciało jakieś jest, więc on nawet myślę, że trochę nawet brutalnie cię odepchnie na bok, żebyś nie stał mu w drodze i pobiegnie co sił tam. A czy Gertruda i Kazimierz też wychodzą, opuszczają namioty, czy się na razie jakby bijecie z własnymi myślami po przebudzeniu wewnątrz swoich namiotów? Wiesz co, Kaziu ma bardzo duży dylemat psychologiczno-moralny, natomiast w momencie, kiedy widzi, że coś się dzieje, to próbuje się jakkolwiek ogarnąć. Zajmie mu to chwilę, jeszcze nie wyjdzie, ale potem się pokaże. A Gertruda? Myślę, że Gertruda by wyszła dopiero, kiedy by usłyszała jakieś tam krzyki i wołania na zewnątrz. Mhm. Jarosławie i Stanisławie, podbiegacie na miejsce, o którym wspominał Jarosław, no i dalej. Na ziemi z olbrzymią kałużą krwi wkoło wsiąkającą powoli w ziemię leży rozciągnięte ciało jednego ze strażników pilujących namiot. Drugiego nie ma. Nie wiadomo, gdzie się podział, czy poszedł spać po prostu i się zmieniali na warcie, czy gdzieś zniknął. Nie ma jego broni, tego strażnika, a on jest ewidentnie martwy i to tak zabity w bestialski, brutalny sposób. Widok, mimo tego, że Stanisław jesteś przyzwyczajony do widoku martwych ludzi i do zwłok, to w jakiś sposób na wspomnienie ubroczonych krwią rąk i widoku tego zmasakrowanego ciała, to cię przechodzi jakiś taki zimny dreszcz i takie pytanie nieme gdzieś w duchu sobie zadajesz. Czy to ci się na pewno śniło? Nie wiem do końca, czy to mi się śniło, czy nie, ale widziałem różne rany. Mam medycynę nawet na 41. Mm-hmm. Więc chciałbym oglądnąć mimo wszystko te zwłoki i zobaczyć, w jaki sposób zginęła to. Rzuć mi, proszę, na medycynę. No bo, dobra, kurde. Nie no, forsować nie. A co mi się stanie? Bo to musimy powiedzieć, co mi się stanie. No tak, muszę wymyślić jakieś konsekwencje. Tylko kurde, pomysłu nie mam na żadne konsekwencje akurat w tym wypadku. Utrata poczytalności. Wiesz co, nie wiem, jakieś za bardzo ubroczenie we krwi i jakieś flashbacki takie... No ja bym utratę poczytalności zrobił na przykład, parę punktów. No. Okej, okay, dobra, no to... Mimo wszystko stracisz poczytalność, jak... To stracę, ile? K4. Jednak mycie rąk nie przyniosło skutku. 3. Okej, okay, czyli ty już straciłeś w sumie... Dużo. Dobra. Więc teraz poproszę cię Stanisławie o rzut z tabeli morderczych podszeptów. Pędzione są. Powinieneś mieć na pasku szybkiego uruchamiania. Aha, tutaj jest tam, dobra. Okej, okay, rzucam. Zniszczy żarówkę. Profesorze, ty tego nie słyszysz. Natomiast natrętna myśl cię zaczyna... Słyszysz jakby głos gdzieś przywiał jakby wiatr, jakby podmuchy wiatru przywiały gdzieś nie wiadomo skąd głos, który wsączy ci pewne dziwne myśli do głowy i który sugeruje ci pewien imperatyw, który zmusza cię do działania, który nakazuje ci zniszczyć ciężarówkę, ponieważ jesteś przekonany gdzieś wewnątrz siebie w tym momencie, że to pomoże waszej ekspedycji, że to jest konieczne do wykonania, że tutaj dzieje się coś złego i nie może się wydostać poza obręb tej kotliny, tego wąwozu. To jest coś, co nakazuje mi to zrobić w tym momencie, czy... Nie, ale nie możesz się temu nie możesz się temu oprzeć, to będziesz do tego dążył. Dobra, teraz chcę zrobić coś, żeby się trochę akcja posunęła bardziej do przodu, więc ja to traktuję jako teraz, że coś to zabiło i to jedyne, co mogę powstrzymać, to rozpierdolenie ciężarówki, więc po prostu nagle odwracam się bez słowa i tylko szepczę pod głosem:
Musimy rozwalić ciężarówkę i podchodzę do miejsca, gdzie są kilofy, biorę taki kilof i zaczynam napierdalać silnik. Kilofy leżą tam złożone gdzieś w pobliżu jakby środka obozu na takich tych stosach, gdzie są narzędzia składane. I po prostu łapiesz jeden z tych kilofów i widzisz, profesorze, jak Stanisław mija cię bez słowa właściwie, coś tam brucząc pod nosem jakby. W ciężarówce. I podchodzi do ciężarówki i bierze zamach i robi takie BUM! I ten, jego kilof zagłębia się gdzieś tam, przebija blachę maski i zagłębia się w ciężarówkę. No, Gertrudo, myślę, Kazimierzu, że w tym momencie, no to tego nie dało się usłyszeć, kiedy metal wali o metal. Tak, to jest definitywnie moment, kiedy Kaziu się wyczołga z swojego namiotu. Tak. A Stanisław wyrywa, jakby widziano jakąś dziwną manią, wyrywa ten kilof i kolejny zamach i znowu bach w ciężarówkę, kolejne uderzenie i kolejna dziura. Gdzieś widzisz, profesorze, jak gdzieś już coś zaczyna się ciec, jakiś olej czy coś zaczyna ciec już spod kałuże robi pod ciężarówką. Tak, jak widzę, że jedną z nich udało mi się uszkodzić, to idę do drugiej, nie? Ja myślę, że tak przez pierwsze 30 dobre sekund to będzie takie o. I tak dosłownie tak... Myślę, że 30... Ja myślę, że do pierwszego klank to masz takie, co się właśnie dzieje. Kolejne uderzenia, no tam, nie wiem, jak Gertruda wychodzi z namiotu, czy nie, bo... Tak, tak, oczywiście. Więc Kazimierz, Gertruda, wychodzicie z namiotów, ale też zaczynają z innych namiotów mieszkalnych, zaczynają wychodzić pozostali pracownicy, kiedy... Jakby w amoku będący Stanisław Wolpe zaczyna demolować drugą ciężarówkę, to wychodzą tacy, a co się, ten inżynier... Panie Stanisławie, co się dzieje? W sumie Kazimierz tak... mądrą decyzję podejmie i podejdzie do Staśka. A ten, inżynier Kryn tak się łapie, kurwa Stanisław, co tu się dzieje? I on tak biegnie, zostaw te ciężarówki! On biegnie po prostu, wie, rzuca się... Co ty robisz, człowieku, nie? Pomogę. Uznaj to za deklarację. Pomogę. Zanim do ciebie dobiegają, Stanisławie, no to zdążyłeś już zadać kolejne ciosy tej ciężarówce i też znowu coś tam zaczyna się, jakieś płyny wylewać spod. Więc w momencie, kiedy dopadają, to ty już opuszczasz ten kilof i tak przez chwilę stoisz taki oniemiały. Jak oni dopadają do ciebie, a Kryn cię tak łapie. Człowieku, co ty kurwa robisz? Wiesz, tak się idziesz, plaskacza ci dał w twarz. Co ty kurwa zrobiłeś, człowieku? I tam wiesz, przyciska cię do jednej ciężarówki. Chłopie, coś ty zrobił, czego niszczysz nam sprzęt, nie? Zabieram mu kilo, tak tylko dopowiem. No to jak zabierasz, to jakby tak wiesz, żeby z rąk dziecka byś coś wyjęła po prostu. Mhm. Widać jakby przed chwilą dopiero się obudził Stanisław, to jakby... Taka wiesz, czerwona mgła ci tak oczy puszcza tak. I tak widzisz jak ten... To co zrobiłem... Nie wiem, jakby zaniemawiam, po prostu nie wiem co powiedzieć, nie, w tej sytuacji, po prostu ciśnie mi się usta, przepraszam, ale z drugiej strony przepraszam, co to pomoże w tym momencie, więc tak patrzę i tak, ten, tak... myślę, że klęknę i wiesz, tak schowam głowę. Wiesz, już w tej chwili, prostu... wiesz, ci robotnicy tak, wiesz, taki krąg, wiesz, dookoła tej sytuacji, ty tak padasz tam, klękasz na ziemi, a Kryn tak się łapie za głowę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jak my teraz stąd wyjedziemy? Człowieku, coś ty narobił. Przecież my tego nie naprawimy, nie mamy czym. A tak stójcie, róbcie coś. Panie inżynierze, co możemy zrobić? To co tu się stało? Dalej jest jeszcze taki, no, amok tak naprawdę, bo tam sprawdza ciało, a potem nagle jebie. Potem... Ja! Na rany Chrystusa! Ciało! Co tu się dzieje? Widzicie, że wśród robotników nagle zaczyna się taki jakby tumlut się robić. Oni tam coś pokazują na rozciągnięte na ziemi ciało, potem pokazują na klęczącego obok ciężarówek rozwalonych Stanisława i pokazują... A ci tych dwóch Aymarów, oni tam stają z boku i tylko... Anczanczu! Aj Anczanczu, Anczanczu! Coś tam pokazują nerwowo. I w ogóle coś tam zaczynają tłumaczyć między, wiesz, podchodzić do tych robotników i coś ich tak pokazywać i coś im tłumaczyć, wiesz. Tutaj ja wstaję z kolan, podchodzę do tłumacza, chwytam go za te poły, tak, wiesz, zdenerwowany.
Czyli powiedział, że jesteśmy przeklęci, czy jesteśmy przeklęci? I tak go potrząsam. Człowieku, weź uspokój się. O, tak, tak, oni twierdzą, że obudziliście złego demona Janczanczu i teraz wszyscy jesteśmy zgubieni. Jaki znowu demon? To jest jakieś nieporozumienie. Ja rozumiem. Panie Stanisławie, widok zwłok, ciężki dzień, może to różnie wpłynąć na człowieka, tak? Ale ważniejsze jest, kto lub co zrobiło to ze strażnikiem. Janczanczu, słyszysz tam z tyłu. Gdzieś. Gdzie drugi strażnik? Drugi strażnik wychodzi z innego, znaczy tam wyszedł zaspany z innego z namiotów szkalnych. I tylko tak, jak zobaczył, że jego towarzysz rozciągnięty jest na ziemi, to podbiegł do niego i coś tam wymawia jakieś imię. Ernesto! I tam tak klęczy przy nimi. Ernesto! Ernesto nie żyje. Tak tylko po ramieniu klepie. Rzuć mi, profesorze, rzuć mi na tabelę zwykłych podszeptów. Kaziu tam po prostu gdzieś z tyłu przysiadł, nawet na tej ziemi, i jego to tak bardzo przytłoczyło, że on w tym momencie przestał się udzielać. Profesorze, widzisz, że słyszysz, nie szanują cię, tak jakby gdzieś wiatr przywiódł ci ten głos. Widzisz, jak nikt na ciebie, ty zadajesz pytania, próbujesz wyjaśnić sytuację, a nikt się nie słucha. W ogóle wszyscy mają cię w dupie. Robotnicy coś tam wrzeszczą między siebie. Tu jeden spanikowany ochroniarz telepie zwłokami swojego pobratymca. Tu Stanisław szarpie się z tym, z tłumaczem. Wiesz, Gertruda stoi oniemiała. W ogóle orientujesz się, że wiesz, że tak naprawdę nikt cię nie słucha, że wszyscy cię mają w dupie. Zero szacunku do instytucji profesorskiej. Rozglądając się tylko w okolicy. Gdzie jest myśliwy? Gdzie jest myśliwy? To musiała być jakaś bestia. Jakaś bestia w nocy musiała przyjść i zaatakować strażnika. To musiała być bestia. Gdzie on jest? Widzisz, że myśliwy też wychodzi z jednego z namiotów tych mieszkalnych. Dziarsko idąc w waszym kierunku ze sztucerem w ręku. Pewnie po hiszpańsku. Kto to mógł zrobić? To rzuć na hiszpański. Muy bien, gracias, amigo. Descomprendes español. Tak, proszę. Puta madre. Tym razem zagadałeś tam do niego po hiszpańsku i on zrozumiał, o co ci chodzi, więc szybko podbiegł do tego ciała, odsuwa tego drugiego ochroniarza, przez chwilę mu się przygląda, tak podchodzi do ciebie i tak mówi po hiszpańsku, rozumiesz, że mówi, jakieś duże zwierzę, niedźwiedź, może pantera, coś dużego. Niedobrze. Jeżeli jakiś dziki zwierz zasmakował w ludzkim mięsie, to może przyjść znowu. Trzeba potroić strażę. Nie zabrał ciała przecież. Ale nie mamy śladów tego zwierzęcia. Z tyłu jest wtrącenie od Kazimierza. No to nie ma innego miało nie to ma zrobić. Tropu. No to sam się przecież nie zmasakrował. Ale zwierz zostawiłby ślady. Zawsze. Ajajaj. Trzeba zbadać okolice. Trzeba to sprawdzić. Trzeba to wyjaśnić. Tak nie może być. I profesor ktoś musi naprawić ciężarówkę. Co naprawić? Jak naprawić? Widzicie to? Przecież on je zniszczył. Tego się nie naprawi. Nie mamy wystarczających narzędzi ani części zamiennych. Nie da się połączyć dobrych części z jednej w drugą? Jestem inżynierem, a nie mechanikiem. Nawet może by się dało, ale to potrwa kilka dni. Jesteśmy odcięci od Lamechorady. Przecież nikt nie będzie zapierdzierał 40 paru kilometrów na piechotę przez góry. Kiedy tam on zaczął wspomnieć o Mechoradzie, widzicie, jak słyszycie bardziej, jak część tych robotników dzieli się na grupki i tak coś tam słyszycie. Lamechorada. Coś gadają między sobą i pokazują w kierunku wejścia do świątyni, a potem w kierunku ciężarówek. Boże. Znaczy trzeba kogoś wysłać po pomoc. 50 kilometrów. Człowiek będzie szedł cały dzień. My tu jeszcze mamy... Nawet więcej niż dzień. Do wykonania. No, zależy. Przez góry może być więcej. No ale w każdym razie 2 dni powiedzmy. Ale my tu mamy jeszcze zadanie do wykonania. Zanim je wykonamy, pomoc powinna przyjechać. Musimy się uspokoić i skupić się na tym, co musimy zrobić. Tak. Żuraw, nie było jeszcze form komunikacji na odległość?
Jakieś, nie wiem... No nie. Telegram czy coś? Telegrafy nie. Były, ale tu nie ma linii telegraficznej. Okej. Okay. Nie mamy jakiegoś zabezpieczenia na wypadek właśnie nagły? No na taki wypadek to się nikt chyba nie spodziewał. Dobra. Gołębia w skrzynce nie mamy? Na przykład? No nie ma. Może któryś z lokalsów poszedłby po pomoc. Nie pójdą w nocy. Niech wyjdą rano, nieważne. Ważne, żeby... No, za niedługo będzie świt, nie? Ważne, żeby ta pomoc przybyła. No sami z tym wszystkim się nie zabierzemy przez dżunglę. Najpierw sprawdźmy okolice obozu. Jeżeli coś tu weszło, musiało zostawić gdzieś ślady. Mhm. I uważajcie na siebie. Wszyscy. I myślę, że profesor za dużo emocji jak na jeden moment, więc tak by gdzieś przysiadł sobie i tak, żeby parę oddechów złapać, może nie wiem, do kantyny po coś do napicia się, bo to było dużo. Mhm. A reszta? Wiesz co, jak padła ta komenda, że trzeba znaleźć, trzeba przeczesać okolice, to Stasiu, Boże Stasiu, Kaziu wyłapie dwóch, trzech ludzi, którzy faktycznie będą chcieli iść sprawdzać okolice i też pójdzie z nimi. Można w sumie zauważyć, że on jest w takim płaszczu marynarce swojej, jak na wyjście, mm-hmm. ale poza tym też jest ubrany jakby do spania, nie jest ubrany na długą przechadzkę, ma tylko latarkę ze sobą. Mm-hmm. Wiesz co, jeżeli chcesz zabrać kogoś ze sobą, no to widzisz, że robotnicy są ewidentnie bardzo przestraszeni mm-hmm. i na ile, nie wiem, masz hiszpański w ogóle? Nie masz, nie wiem, czy masz. Mam. Delikatny, ale mam. Więc rzuć mi na hiszpański jeszcze. Pamiętaj. Vamos, vamos i do przodu. No nie. Więc nie w tym samym zamieszaniu nie rozumiesz za bardzo, o czym rozmawiają, ale jesteś raczej zdania, że oni chyba niechętnie gdzie chcą gdziekolwiek iść, ewentualnie po tym, jak często pada słowo Lamechorada, to chyba ewentualnie chcieliby rzucić wszystko i wracać do Lamechorady właśnie. Mhm. Bo ewidentnie gadka o przeklętych świątyniach i demonach Anchu Anchu, którą przepychają dwaj przedstawiciele plemienia Ainarów, chyba zaczyna coraz bardziej przekonywać pozostałych lokalsów, że coś może w tym być. I raczej bardziej wyglądają na przestraszonych i zniechęconych do czegokolwiek. Więc jeśli będziesz chciał kogoś zabrać, no to będziesz musiał ich albo przekonywać, albo zastraszyć. Nie jest w stanie w tym momencie na cokolwiek. Więc po prostu prawdopodobnie zrezygnuje, chyba że pan Stanisław chce iść. No myślę, że tak. Po jakiejś chwili pewnie, dłuższych paru chwilach. Stanisław próbuje wziąć się w garść, pyta broń po tym zabitym strażniku. No właśnie nie ma broni, broń zniknęła. Zostawiona. Bo tym bardziej to nie było zwierzę, rzucam głośno. Może to zrobił ktoś z robotników. Może też miał jakiś koszmar i coś mu kazało to zrobić. Ty mówisz głośno o tym koszmarze? Tak. No więc słyszycie tak, więc... Podejrzewam, że Kazimierz na pewno to słyszy. Czy ktoś jeszcze, trudno powiedzieć, gdzie teraz w tym momencie jest. W kantynie jest profesor i on... Bo ja bardziej stojąc nad ciałem jakby, nie? To mówię wszystko. Prędzej tak, trochę bardziej do siebie. Ewentualnie reszty, Kazimierz i Gertruda słyszą o tym, że... Mogą to, jeżeli stoją na wystarczająco tam blisko, to na pewno słyszą. Pan no też, bardzo... panie Stanisławie? Pytającym wzrokiem i skinął głową. Potem dziwne. Jakiś... Dziwne zrządzenie losu. Potem, jak przez mgłę pamiętam, że coś mi nakazało zniszczyć ciężarówki. Tak jak co to znaczy nakazało? Zatrzymał się koło ciebie inżynier Kryn. Jak to znaczy nakazało? Czy pan jest niespełna rozumu, kapralu? Czy ja powinienem się pana obawiać? Powinienem może pana zamknąć? Może powinienem pana aresztować? Wyciągam ręce, bo nie czuję, że jestem bezpieczny dla siebie i reszty. Inżynier Kryn spogląda się pytająco po Kazimierzu i Gertrudzie, no bo po robotnikach to nie, no bo to wy tu jesteście ważniejsi. Ja sam się ledwo obudziłem, panie Krym, jeszcze ze własnego koszmaru. I jeszcze teraz sprawdzam ręce, czy czasami nie ma na nich krwi, bo może ja go zabiłem. Nie, twoje ręce są czyste. Nie wiem, co się dzieje, ale wpływ dzisiejszej nocy na majaki jest karkołomny.
Ale jeśli faktycznie broń zginęła i nie ma śladów, to tym bardziej podejrzewałbym człowieka, ale ten człowiek nie jest zastrzelony. Ktoś w ogóle wśród robotników ma na tyle duży nóż, żeby zadać takie obrażenia? Myśliwy ma maczetę i strażnik drugi też ma maczetę. Można u nich sprawdzić, czy dodatkowa broń się przypadkiem do nich nie przyplątała, ale pokładam wątpliwości. Mamy 23 na liczniku, to wydaje mi się, że będziemy kończyć w tym miejscu. W tym takim... Jakże optymistycznym. Optymistycznym miejscu i takim nieciekawym akcentem kończymy dzisiejszą sesję. Wrócimy do niej na tyle szybko, na ile się da. Na ile terminy pozwolą. Jakieś słowa na koniec? Bardzo fajnie. Do przewidzenia z poczytalnością 40, że będę spadał w dół bardzo szybko. Ja zaczęłam od 45, jeszcze się trzymam. Zmienia faktu, że aż naprawdę byłam niedużo odrzucenia na poczytalność z większą karą po tym koszmarze. Strasznie trafiłeś. Nie ma kar do poczytalności chyba. Ja nie wiem, jakie wy macie problemy z poczytalnością. Wystarczy być zdrowym psychicznie, no. Tak, być Gertrudą. To mówi Gertruda Jastrzębska. Ej, to jest druga Gertruda w uniwersum Żurafa, która się zaskakująco dobrze trzyma pod względem kondycji psychicznej. Kaszka też miała zajebiste rzuty na poczytalność. Tak. No. Ale jak wrażenia ogólnie z tej sesji? Fajnie. Co według mnie? Tylko no właśnie, to wstęp na razie mieliśmy, zawiązanie i pierwszą akcję. Jestem ciekaw, co będzie dalej, ale fajny motyw z tymi podszeptami. Spoko, mi się to podoba. I general, to podejrzewałam, że wejdziemy do jakiejś świątyni, obudzimy Anshu, tylko nie do końca wiedziałam, czy wejdziemy tam celowo, czy wpadniemy tam przypadkiem. Natomiast jest spoko, dużo zagadek bardziej logistycznych do rozwiązywania, jak najbardziej jestem za. No dobrze, moi drodzy. No to, faza rozwoju, przepraszam, na sam koniec jeszcze, żeby nie było. Muszę tylko włączyć, gdzie ona jest. No, faza rozwoju włączona, więc możecie dokonać rozwoju waszych postaci. 372 punkty doświadczenia. Oż kurde. 3 umiejętności i żadna nie. No, u mnie się udało. Spostrzegawczość jest 10%, brawo. Chciałabym odzyskać punkty szczęścia, czy to jest możliwe? No to chyba musisz tam kliknąć, odzyskaj punkty szczęścia, nie wiadomo, czy się uda, nie? Gdzie? No gdzieś chyba jest. Chyba, że nie zużywałaś? Tak. Po fazie rozwoju musi być, bo w fazie rozwoju nie masz tego punktu szczęścia ogólnie na boku. Chyba, że to po odpoczynku. Wyłączona faza rozwoju musi być i wtedy chyba tak. To czekaj, bo na razie Kazimierz Macharzewski, Jarosław Jastrzębski. Wszyscy już się awansowali, nie? Gertruda chyba jeszcze się nie awansowała. Ale właśnie pytanie, czy umiejętność jakaś weszła, ale jak nie weszło, no to nie ma co awansować. Nie wiem. Ja się nie awansowałem z tego względu, że patrzę na to i nie rozumiem na... Kliknij na rozwój. I wszystkie umiejętności, które masz na żółto, możesz kliknąć. Opcjonalnie z boku powinieneś mieć wykonaj fazę rozwoju. Faza rozwoju po lewej stronie, jak klikniesz. Kliknij to ci z automatu. Wybierze to, co faktycznie miałeś. Tam po lewej stronie, o. Ulepszona geologia, o widzicie, tak, dobrze. Czyli już wszyscy dokonali fazy rozwoju, okej. Okay. To tylko ja potrzebuję dopisać, że jestem trzecim graczem, który nie zrobiłby postaci w ten sposób, bo Żuraw, z jakiegoś powodu zrobiłeś mi postać archeologia i dałeś mi w archeologii jeden. Ty masz geologa, a czy Kazimierz Macharzewski jest... Jeśli jest antropologiem, to mam 11, to też dobrze nie jest. A to widocznie tak było w przygodzie, bo to chyba są gotowe postacie do przygody. Tak. Zresztą może coś pomyliłem, ale zaraz sprawdzę. Do Black Monków trzeba. Zaraz sobie sprawdzę. Kazimierz Macharzewski, archeologia. Nie masz archeologii, czyli masz bazowo. Masz tylko antropologię, gadaninę, historię, więc miałeś bazową archeologię. Tak. Dobra, czyli jestem magistrem bez wiedzy. Jak to zazwyczaj magistrem? Właśnie bez wiedzy.
Bo ty jechałeś na ściągach, wydało się. Dlatego tak się z ciebie śmieli na uczelni, no? Wiadomo. Wszystko to, co miałem odpowiedzieć, pan profesor sam sobie dopowiadał od razu, ja tylko grzecznikiwałem głową. Tak. Czy ktoś tu potrzebuje szczęście? Sortuj. Ja chcę odzyskać punkty szczęścia. Oddajcie mi moje punkty szczęścia. A my wrócimy do Maxa. Nie wiem dlaczego. No to może odzyskałeś. W fazie rozwoju może być. Ale nic mi nie napisało. Może ja w takim wypadku po prostu nie odzyskałam punktów szczęścia. Chyba, że nie szczęście wraca po odpoczynku? Nie wiem w sumie. A nie, to naciskałem, tylko w fazie rozwoju nacisnąłem i przeskoczyło mi. No nie, bo ja przeklikałam umiejętności ręcznie, więc może to dlatego. A potem mi zniknął po prostu ten znaczek, uzyskaj fazę rozwoju. A nie wiem, anyway. Chyba jeszcze dam radę. Ale muszę przyznać, ta peruka mnie strasznie denerwuje. Znaczy denerwuje peruka? Tak. Jeden kosmyk mam cały czas spadający na twarz. Okej. No to cóż, na tym kończymy dzisiejszą sesję. Dziękuję wam wszystkim za udział. Dziękuję widzom zgromadzonym na czacie za obecność i za udzielanie się na czacie też. Dziękuję bardzo. Zapraszam na swój kanał na YouTube, gdzie lądują zapisy, przemontowane zapisy sesji, które rozgrywaliśmy do tej pory, oraz na swojego Spotify'a, gdzie montują one, znaczy gdzie lądują one też przemontowane w wersji podcastowej. Będą też lądowały w postaci podcastów wideo, bo Spotify już też na to pozwala od jakiegoś czasu. I zapraszam też na obserwacje Facebooka i Instagrama, bo tam czasami wrzucam informacje odnośnie streamów i sesji, które będą się pojawiać. Dziękuję, życzę dobrej nocy, pozdrawiam serdecznie i do zobaczyska, hej hej. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.